Jur. Cześć. O, Jesteśmy już na siema. wizji. Jesteśmy na wizji, czy jesteśmy online? Tak, jesteśmy już live na wizji. Witamy wszystkich serdecznie. Options Podcast, odcinek 22. 22? To ile już albo tygodni? Trzeci. 22 tygodnie, to ile już miesięcy? Nie wiem, od stycznia, lutego? Pół roku prawie, Jezusku. Rok ma chyba 54 tygodnie. Czajcie, że pół roku już prawie tutaj rozmawiamy? O dupie. I wydaje mi się, że to są całkiem wartościowe rozmowy, także będziemy tutaj na pewno maglować Flesza, bo o ile wczoraj zacny występ w polskim mówię, to jednak trzeba, czy też vlogu Piotra Lipskiego, One Man Army. Przebić. One Man Army wczoraj było. Dzisiaj, panie witamy. Michale, cię witamy. Dzisiaj cześć, będziesz Michał. Na pewno mógł więcej powiedzieć. Cześć. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Witam Boę, witam Seksownika, witam Alusię, witam wszystkich. To prawda, nie, że ta sektorówka Lolek i Mefedron to twoi ludzie. To są moi wierni fani. Nie wszyscy, niektórzy, ale to jest prawda. A masz hejterów wśród tego hashtagu, czy nie? Jak się nazywał ten, co zawsze tak dużo kontra robił i spamował co chwilę? Werba. Werbalentny, tak. Wydaje się, że werbalentny jest lekkim hejterem. Werba to wszystkich hejtuje. A ja nawet, wiesz co, szczerze mało o nim słyszałem. Ale dobra, to nieważne. To tak słowem wstępu, gentleman. W zasadzie mam dwóch dżentelmenów. Panowie, gdzie koszulki klubowe, Wojtek, dostałeś już? Jeszcze nie. Nie no, no mógłbym założyć, ale trochę się spociłem w niej wczoraj, bo tak się we mnie zagotowało, słuchając co mówią starsi ludzie, że no musiałem do prania po prostu ją wrzucić. Co cię wkurwiło najbardziej? Boomerzy. No ale to wiesz... Co mnie wkurwiło? Że... No, ja dokładam do tego, co sezon, 2 miliony strat, ale dalej w tym siedzimy. No to jak masz takie straty, powiedzmy grasz na giełdzie i wpierdolisz 2 miliony, to raczej się zastanawiasz, czy grać dalej. Ale dalej grasz, uparcie, tak? Więc no. No coś tutaj mi nie gra, coś jest innego, coś innego za tym stoi, ale to nie mi do tego dochodzić. Nie chciałem tam jakoś specjalnie mocno się wypowiadać, ale szczerze, trochę ten odcinek był dla mnie taką antyreklamą ze strony biznesowej e-sportu. Bo tam ogólny ton przesłanie tego było takie, jakby ludzie prowadzili, wiecie, fundacje charytatywne. Pomóżcie nam, wspierajcie polski e-sport. No, to jest jednak, wiecie, no, przedsiębiorstwo, mniejsze lub większe. No. I no nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Ja trochę się zawiodłem na tym wszystkim, bo jedynym gościem, który był giga pozytywny i widział w tym wszystkim potencjał, to był Malczyński. On tak, mówił... ja się szczerze bardzo na Malczyńskim jakby zaskoczyłem, bo mówił mądre rzeczy, nie mówił, że wypierdalamy kupę siana zaraz i chcemy mieć najlepszy roster, tylko budujemy długoterminowo tą organizację i wszystko wokół tego i to mi się bardzo podobało, a reszta osób mówiła, a to się nie opłaca, same straty, jesteśmy na scenie od 50 lat i my dokładamy do tego biznesu. No jeżeli odpali sobie to ktoś, kto nie jest we sporcie, to mówi, o co chodzi? Czemu to jeszcze nie je było? No właśnie, tak, dokładnie tak. Brzmi, jakby to było, jakby e-sport to było takie wielkie gówno. To tak jak wiecie, nie? Przecież z drugiej strony ja też będę adwokatem diabła w tym czasie i powiem, a może po prostu jeszcze się nie sparzył pan Malczyński na e-sporcie, a reszta już wie, z czym to się je, nie? O, Leku, bohater wczorajszego odcinka. Ile osób zmieści się w Leku? Pytanie do czatu. W Leku ile się osób zmieści? Każdy marzy, żeby grać w Leku. Może nie ile Leku zmieści osób, ale ile osób Leku weźmie na klatę? To takie pytanie powinniśmy zadać. No to myślę, że tak z 54. Spokojnie. No, tak wszystkich naraz, po kolei. A żeby nikt 2 razy w pierdolu nie dostał? Dokładnie tak. Kiedy Leku na Fame MMA z Marcinem Malczyńskim? A to już trzeba pytać... Malczyńskiego, czy wyzwie Leku na pojedynek? Nie, Leku powinien dostać jakiegoś, wiesz, gościa, z którym, no nie wiem, większy fame. Nie, powiem tak, jutro jest duże prawdopodobieństwo, że Leku tak przekopie hit, że Malczyński go wyzwie na pojedynek, żeby chociaż były większe szanse na 1-1. Tak chwilę rozmawialiśmy przed i ty nie chcę powiedzieć, że jesteś pewny siebie, ale czuję po prostu to, że jest ogromna wiara w ten zespół i w to, jak przepracowaliście ostatnie tygodnie, bo
ciężko jest mówić o poprzedniej kolejce. Zresztą, kurde, nie, ja bym brał wynik kolejka, to... brałbym wynik w ciemno. Wiesz, no pierwszej gry nie dało się wygrać. No nie, nie było Mida, nie? No nie było Mida. No, nie... no, no licencja na zabijanie, 0-7. I... na Baronie no, to też na... się odjebało. Szymon odjebał. Znaczy, warto też podkreślić to, że my w ogóle tym składem nie screamowaliśmy jakby, czy z wtorku, czy ze środy. Po prostu zrobiliśmy sobie team meeting, tam pogadaliśmy piki bany, pod co chcemy grać i tak dalej. No i, no i super, omówienie draftów, no i se gramy w komputer. I czy to jakiś dobry zwiastun? Na pewno, bo Hasi pokazał się z Maćkiem bardzo, i z Dombajem z bardzo dobrej strony, a graliśmy, no... 3 z 5 graczy, a czy Leku i Diagu zrobią różnicę? No na pewno bardzo dużo, szczególnie, że gramy, że, szczególnie, że to jest bardzo ważny week dla nas i no jestem dobrej myśli. Po tym, ale bierzesz ciemno to 1-1. Pierwszej gry się nie dało wygrać. No. Chyba w sensie, nie liczyłeś na więcej. Mówię o bilansie z pierwszej kolejki. Tak myślałem właśnie, że tak będzie, że jakby sami mówiliśmy, że na pompę możemy przegrać i bardzo dobrze nawet, że gramy pierwszy mecz na pompę, gdzie musimy wystawić 3 graczy z tego składu, od którego odkupiliśmy slota, z czego Zamulek był oczywiście subem, to warto też podkreślić, więc on jakby się nadawał. Tak, łapał się. A drugi mecz to już powiedzieliśmy, że jak wpierdolimy, no to będzie niekolorowo, bo jeżeli przegramy ten mecz, to potem może nam zabraknąć, nie wiem, jednego wina, dwóch winów, no powiedzmy jednego wina tego ważnego, żeby, nie wiem, dostać lepszy seed, czy cokolwiek innego, prawda? Do playoffów się dostać. Mi się wydaje, że do playoffów się dostać nie będzie ciężko. Okej. Okay. Ja chciałem zapytać, wiesz co, małą dygresję zrobić w tym wszystkim. Confident zapytać, jesteś. Bo w zeszłym odcinku tutaj niektórzy eksperci nisko stawiali. Nie wiem, czy Ryan, ty nie postawiłeś gdzieś nisko. Nie, to GG. Chyba... to mogę chyba jeszcze odpalić. Szybko sprawdzić. Pamiętam, że ktoś na 7 miejscu stawiał. Ale ja, wiecie, ja to jest takie... ja wiem za hit, no. Ale to jest takie wróżenie z fusów, prawda? Przedsezonowe tier listy, bo... No jest wróżenie z fusów, bo nie zna się tych zawodników, nie zna się ników, możesz tylko na tych, którzy są sprawdzeni i... No i tyle, no. I w Pride możesz wiedzieć, Tym bardziej, że Diago grał tylko relegację, no, booster profesjonalny relegacji. Leku po trzecim weeku chyba został wymieniony. Dumbai grał w Pride, więc też nie miał jakiegoś super teamu. Maciek 45 grał w Diablo Chairs. Pogadamy jeszcze o tych twoich podopiecznych, bo ja do każdego jakąś tam historię dobudowałem. Albo ją zweryfikujesz, albo potwierdzisz. No ale... Aha, czemu tutaj ktoś dopisał w naszym skrypcie Lewus Super Performance? To ja napisałem. A, super Wojtusz, dobrze. Odjebałem konkretnie 0-7. No, ale co mogę powiedzieć, typ mi siedział bardem 24-7 na midzie. Drugi jest latał na Nidalce. Czajek mnie na łańcuch brał, no. No, sam padałeś. No, nieważne. Dobra, ważne rzeczy. Parę razy odjebałem, ale... Nie będziemy tego roztrząsać. Dobra, no super, typy dobrze. Typy rok grają ze sobą. First time'ujemy. No. Super, super. Chcę zapytać o Zamulka, bo jednak zawsze na tej polskiej scenie brakuje tych strzelców. I z jednej strony słyszę o nim bardzo pozytywne rzeczy, z drugiej wiem, że jest bardzo młodym zawodnikiem i wiesz, tam w głowie u niego jeszcze pewnie się dużo różnych rzeczy dzieje. Przytoczę zresztą rozmowę na Messengerze, gdzie o drugiej chyba w sobotę zapytał się mnie, dlaczego mam nazwisko Pastusiak. Odpowiedziałem mu, nie wiem. Okej. Okay. I koniec rozmowy, rozumiesz? Akurat Zamulek i jeszcze Melonik, to są dwie takie osoby, co piszą jakieś totalnie dziwne wiadomości do mnie zawsze, jakieś pytania. Na przykład Melonik zawsze do mnie pisał, czemu nie wziąłeś Zamulka do Illuminar? Albo czemu wyjebaliście Gricka? No, takie rzeczy właśnie, no. I pisał. No, to co takie jaką masz opinię o tym zawodniku? Bo pracowałeś z nim na przestrzeni Actiny Pact. Trochę też pewnie go obserwowałeś, biorąc pod uwagę jakiekolwiek inne składy. I jak, bo wiesz, Wojtek, wiem, że go strasznie hajpuje, że gdzieś tam na końcówce Ultraligi widziałby w kilku zespołach na pewno go. Nawet w samej końcówce. No to widzisz, to jeszcze wyżej. Ci wydaje, że jest
Spokojnie mógłby w IHG grać zamiast takiego Odiego. Też mi się wydaje, że Zamulek mógłby grać zamiast Odiego. Tylko problem jest jakby, że Zamulek nie jest osobą, która się dopasuje do każdego. Jakby. Jeżeli nie czuje, że ktoś jest jakby bardziej restrykcyjny, bardziej może mu wejść na głowę, to on no może odpierdalać. Trzymać go trzeba za mordę. Tak, tak, trzeba trzymać go za mordę, ale też uważam na przykład, że jest by far Zamulek lepszy od Biosuna, a też różne takie rzeczy się pojawiły, dlaczego Biosun, a nie Zamulek, to warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego Biosun, a nie Zamulek? I jak ktoś jest inteligentny, to może połączyć fakty, ja nie chcę tutaj wam podpowiadać. No wiesz, nie ma co oszukiwać, no tam grzany tak. Fotel był dla Biosuna, no i to jest jedna z tych postaci, które ma tam stanowić o sile hita, ale to też jest kwestia tego, to... że po prostu fotel był grzany, no i no, tak to czasami wygląda. No, no tak, i wielka szkoda, że Biosun Zamulek nie dostał się do Ultraligi tutaj w tym sezonie. Ja uważam po prostu, że naprawdę jest super AD i jest o wiele lepszy od niektórych AD carry, którzy są w tych bottom teamach. I ja tego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego? Bo ktoś coś tam powiedział złego o nim? No, jest możliwe. Ale uważam, że jeżeli Zamulek wchodzi do gry czy na screamy, to była chyba jedyna osoba, która nie robiła głupot na screamach w pakt. Zamulek i jakby nie spełniała się. Się. Tak, i strasznie się stara i strasznie bierze to do serca. Nie? Każdą, czasem strasznie, każdą, ale... każdą porażkę czy każde zwycięstwo bardzo bierze do siebie i naprawdę chce tryhardować. I nawet jak mieliśmy ten bootcamp nieszczęsny w Gaming House Paktu, to Zamulek i Melonik to były takie osoby, które naprawdę, naprawdę dawały z siebie wszystko, spamowały solok i oglądały wody. No i widzimy, gdzie są teraz, nie? Zostali. Znaczy, w sensie Zamulek, powiedzmy, jest na gdzieś tam w okolicy. W teamie Kikisa gra. Z no, prawda. Ale też... Ja chciałem tylko małego claima zrobić, że to nie jest tak, że ja uważam, że Biosun jest dużo gorszy niż Zamulek i też nie chciałbym tutaj panu Malczyńskiemu zarzucać tego, że... Ja tak samo oczywiście, tylko po prostu uważam, że no też nie mogę jakby wypowiedzieć się bezstronnie, bo współpracowałem z Zamulkiem i też utrzymujemy kontakt, więc wiadomo jak to wygląda, zawsze się będzie jednak bardziej, jeżeli ktoś jest dobry, tym bardziej, to zawsze będzie się stało po stronie kogoś, kogo się zna bardzo dobrze, a tym bardziej, że Biosun duo mnie tiltował czasami i robił głupie rzeczy, to no też może to na to wpływać, więc jakby moja opinia nie powinna być brana pod uwagę. Nie da się uwierzyć, że jesteśmy trochę bias tutaj. Tak jest. Zamulka. Ale moim zdaniem jeden z lepszych. Ja mi się wydaje, że Zamulek to jest taki czekolad, tylko młodszy z 2 lata. Tylko pytanie, czy właśnie, ile on potrzebuje według ciebie czasu, żeby wejść na... Nie, moim zdaniem Zamulek naprawdę serio to jest już taki powoli czekolad, już ma tam wbija tych Hajelo, ale nadal coś tam czasem odpierdala, ale widzę, że się zmienia już. Czekolad? Tak jak, bo ja wiesz, widzę ten obraz jego TikToków niektórych, ja uważam, że medialnie to też jest ogromna bestia. W sensie potencjał ten chłopak ma medialnie. Nie no to... Wyciągnijcie z niego to. Ja uważam, to że po tym sezonie Ultraligi ktoś się no, poważnie zainteresuje Zamulkiem, o ile Zamulek nie dostanie lepszych ofert z zagranicy. I ja bym się nie zdziwił, jeżeli Zamulka nikt nie będzie chciał piknąć z Polski, a dostanie fajne oferty z zagranicy, bo Mahailo, z tego co wiem, w miarę okej gra, nikt do niego nic nie pisze, nie jest jakiś konfliktowy i, no tak. I też po behavior checku na pewno się zmienił po rozmowie z Wiktorem Cegłą. A nie uważasz, że to jest zbyt emocjonalny? Bo to jakby... Ale to się zmieniło, a jak to miał... mi się wydaje. No, a ja nie mówię w kontekście toksyczności, ja mówię w kontekście tego, że a mówiłeś, że bardzo się przyjmuje przegranymi, cieszy się mocno z wygranych i tak dalej. Czy wiesz, bo trochę musisz być maszyną, będąc zawodnikiem, nie? Ale jak ty miałeś, nie wiem, tam 16-17 lat, ile Zamulek ma teraz lat? 16 czy 17? 2004 to będzie miał 16 w tym roku. 16 lat. No to jak miałeś 16 lat, to kurwa nie płakałeś? No ja płakałem, jak kurwa na tilcie grałem, no. No prosto, i przegrywałem wszystkie gierki. W moim no po prostu się jakby się on jeszcze... Wiesz, chodzi o to, że ja mówię, że może potrzebuje czasu. Że gdzieś go wyrywać teraz, to może być za wcześnie, nie? Ale też należy pamiętać, że jeżeli ktoś jest taki dobry, to zawsze jakiś lepszy teamek, lepszy staw może sobie go przygarnąć i po prostu go wychować jakby, nie? Mm-hmm. I on będzie bardzo szybko chłonął wiedzę, bo ci starsi zawodnicy mają już wyuczone jakieś schematy, a młodsi uczą się bardzo, bardzo szybko i oni też bardzo mocno chcą coś osiągnąć. To jest ta różnica
między tymi starszymi graczami i no, Zamulek będzie im próbował, jeżeli taka tendencja się utrzyma, bo przypomnijmy sobie, że on rok temu to miał D1, stakował D1, zobaczcie, ile się zmieniło, więc jeżeli on będzie miał, dalej będzie utrzymywał tą tendencję wzrostową, no to może zagrozić niektórym, nawet stopki AD Carry, uważam. Mhm. Podpisuję się pod tymi słowami. Co prawda trochę brzmiałeś jak robot, Michał. Ale wszystko dało się zrozumieć. Tak, sorry, bo jestem na laptopie, nie mam kamery i po prostu jestem na Wi-Fi, nie? Czaisz bazę. Ale powinno być okej. Okay. Patryk Gęczyk tu pisze, że jak miał 14 lat, to się popakował, jakby DJ Palasite przejebał gierkę. Zrobił 3 pęty, Evelyn. No i właśnie widzicie, no po prostu tak to wygląda, jakby przestajesz tak emocjonalnie do wszystkiego podchodzić z wiekiem, mi się wydaje, i zaczynasz chłodno kalkulować. A jak jesteś, no to nawet jak Zamulek, jak grał na Devil's Twan, co głos mu się łamał i ręce mu się trzęsły i nie wierzył, że wygrał. To w sumie pierwsza gra jego była wtedy. Tak, dokładnie. 15 lat chyba było wtedy. To wtedy coś się sturtlował buildem, nie? Tak. Ale Biason tak samo, no. Jakby, no nie można winić takich graczy, tak? No, jeszcze gościu, boją się tego. Jak grasz takim czempionem jak Aphelios, to nie musisz kupować itemów pod damage. Potem na 5-4. To już zależy od drużyny, prawda? Nie wiemy, jak drużyna gra, jak drużyna screamuje i po prostu może Biosun jeszcze nie miał takiego powiększonego zaufania i w 100% nie ufał drużynie, albo nie ufał samemu sobie po prostu. Mhm. I chciał mieć jakąś opcję zapasową, jeżeli coś spierdoli. No dobra, panowie, indywidualne jakieś wyróżnienia albo drużynowe, co was cieszyło po tej pierwszej kolejce Ultraligi, a co was martwiło? A niekoniecznie tutaj porozmawiamy o dżentelmenach. Po pierwsze, przede wszystkim z racji tego, że jesteś tutaj, ciężko by ci oceniało się na forum publicznym swoją drużynę, a z drugiej strony no ten skład był eksperymentalny, także ich jakby usuńmy z tej dyskusji, ale jakieś inne drużyny, inni zawodnicy, co wam imponowało, co was zdenerwowało? Na pewno, co mnie zdenerwowało, to performance i draft pride. Spodziewałem się czegoś innego, chociaż wyrównanej walki, ale oni mają słaby draft. I dlaczego tak się stało? Wiem. I nie pomogłem. Nie wiem, kto jest coachem, ale wiem, że na pewno analist robił ten draft, a jak ja miałem ostatnio tryouty do grupki coacherskiej Veigara V2 i właśnie draftowałem na tego analista pride. I go nie wzięli, bo powiedzieli, że nie jest gotowy na to, żeby w ogóle, bo nie umie podać konkretnych powodów, dlaczego piknął takiego Herosa, a nie innego. I no po prostu jakby na 4 drafty zautraftowałem go totalnie w 3, a w jednym po prostu zapomniałem o banie Varusa i dałem mu Varusa i trochę mi to popsuło. Ale no i dopiero potem zobaczyłem, że to jest ten analist Pride, więc ja pomyślałem tak, że jeżeli oni mają takiego analista i oni mu płacą nieironicznie za tą robotę, którą on wykonuje, no to tam będzie chyba 0-12, ile jest meczy? 0-12 meczy jest, nie? 14. No to może z jedną gierkę czy dwie jakimś fartem ugrają, ale to jest na pewno skład do relegacji i mówię to z ręką na sercu ze względu nie na samych graczy, ale ze względu na to, jaki mają coaching staff. To jest chyba coaching staff pod improv trochę. Szkoda, bo ja mam podobne przemyślenie, że tam, wiecie, pierwsza kolejka jest czarne chmury nad Pride. I nie wiem, czy będą robić jakieś zmiany, czy będą chcieli cokolwiek innego, ale wiadomo, nie możemy tutaj od razu ich skreślać po pierwszym tygodniu, ale nie było. O, powiem ciekawostkę. Mhm. Powiem ciekawostkę, bo to chyba też będziemy omawiać potem, ale do Sherlocka napisało Pride, czy nie będzie chciał iść na head coach. On powiedział, że nie ma ochoty i on woli zostać ze mną. I tyle. Nawet jak mu oferowali większy hajs niż dostaje u nas. Powiedział, że on nie. Poszedłbyś do Pride? Zostawił dżentelmenów na miejscu Sherlocka? Oj, nie, nie. My tutaj chyba wiemy, że ja i Michał tutaj raczej stosunki do Pride mamy niezbyt friendly, przyjacielskie. Znaczy, ja na pewno ja nie mam stosunków przyjacielskich do Pride, bo pamiętam sytuację, jak graliśmy playoffy na Pride z Paktem pierwszym i po wygranym meczu tam wszyscy gracze, zawodnicy z Pride się cieszyli. To, że Piotr Lipski nam nie podał ręki w ogóle, jak się witaliśmy, to jest jedna sprawa. Druga, że powiedział po prostu, że on się nie cieszy z tej wygranej, bo wygrana na taki zespół to nie wygrana. No, ja jakby nie uważam to za nawet zachowanie fair play, bo jak się gra z kimś, to wiadomo, dzięki za walkę i tak dalej, no ale no przykro mi się zrobiło wtedy i po prostu nie darzę go na pewno jakąś sympatią. Oczywiście no nie mam nic do niego, ale no nie przepadam za nim. Szczerze, to zachowanie na pewno naganne.
jakby pomijając, czy podał ci rękę, czy nie, no bo może cię nie lubić, a nie wiem w sensie jak to traktować, ale tak w stylu, że taka wygra... No, no wiesz, no, nie idąc, może to wiesz, wtedy chciałeś się odgryźć, że tak powiem, przy okazji tego słynnego tweeta za 750 zł, nie? Bo tak zaczynał łączyć fakty, ale tak, no, myślę, że jest tam jakaś analogia. Nie, no, potem już takie, waliłem takie żarciki podprogowe, nie? Że tutaj... nie byliśmy bardzo pewni, że przeciwnicy byli confident, nie? Po angielsku napisałem. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi, nie? Proste mordeczko. No, że nie byli zbytnio pewni siebie. Żarcik i tak dalej. Językowy. No, taki żarcik tutaj. Pożonglowaliśmy tym językiem angielskim i no, starałem się pisać już, i nawet teraz jak piszę posty, to uważam po prostu na to. Nawet chciałem po tym pość po wygranej na Piratów, jak oni tam banterowali, że haha, ale dostaniecie stompa, haha, już przed gierką my wygrywamy. I chciałem napisać, że no po prostu zostałem stinky cheese, że zostawiliście gacie i śmierdzi strasznie, no ale no myślę sobie nie, bo dostanę drugą karę, to już przypał trochę, tam z tysiaka mi już walnął. Pytanie od Pakeja, co się stanie jak Pride spadnie z Ultraligi, jak zespół z drugiej ligi zajmie miejsce utrzymując się w ich ich w lidze, a nie dający awans, a nie wiem. Chyba trzeba sprawdzić slota w drugiej lidze. Wydaje mi się, że i tak jeden podmiot może mieć jedną drużynę w jakiejkolwiek lidze. W sensie, że musisz mieć maksymalnie jedną w pierwszej i jedną w drugiej. Ale to na pewno pytanie do Krasasa, czy też pytanie do Trufla. To są ludzie, którzy są kompetentni i na pewno odpowiedzą. No ale wiem, że na przykład jeżeli Akademia dostanie się do playoffów i dostanie się do relegacji, a drużyna jakby nie mogą grać na siebie, nie? Że automatycznie grasz na ten drugi zespół. Tak, tak. I oczywiście to już też mechanizm dość znany. A z Europy, czyli jeżeli dwie drużyny, w sensie, no nie wiem, Piraci, ich Akademia Piratów awansuje, Piraci też będą mieli drużynę w Ultralidze, no to muszą sprzedać slota jednego. Panie, tak. No właśnie. Także Wojtek dlatego został zatrudniony w Gentlemanach, aby trochę jeszcze pieniędzy zarobić. Tak, dokładnie tak. Ale znanym farmerem slotów. Nie wiem, skąd no, się wzięła składy... ta matka. No bo ale... ty zawsze piszesz o tym, że slota sprzedadzą, że to ty zawsze negocjujesz to wszystko, więc ty sprzedajesz, a nie Varian. Ja sprzedałem slota, to prawda. No właśnie. Ja się ten, kto dobija, deala, ten sprzedaje. Czy są świadomi widzowie na czacie? Bo chciałbym zapytać, czy są jacyś nieświadomi, którzy, jeżeli ja bym teraz powiedział to, co padło wczoraj na polskim młynie, czyli slot został kupiony za 300 koła, to czy ktoś by w tym momencie powiedział, dobrze mówisz, Rajon, czy raczej puknij się w łeb? Bo słyszałem, że są tacy ludzie, którzy uwierzyli w jakby taką kwotę, nie? Wydaje mi się, że to jest akcja tego typu, że no, u nas jednak są już tacy bardziej zaangażowani fani polskiej sceny. Ja nie będę wiedzieć, że to trochę prank, ale jak ktoś jest takim typem, sam nie wiem, śledzi sobie tylko Leca, czasem tam zajrzy na tę Ultraligę czy coś i teraz zaczął oglądać ten polski młyn, to jak on słyszał, że nie wiem, że slot w Lecu kosztuje 10 milionów euro, no to jak słyszy, że slot w Ultralidze 300 koła kosztuje, no to tak... Ej, w sumie? Tak, ta teoria ma sens jak najbardziej, no. No bo jeżeli, nie wiem, powiem, że nawet slot w Ultralidze kosztuje 20 koła, to jeżeli zrobimy szybką matematykę, podzielimy 10 milionów przez 20 tysięcy, to wychodzi, że slot... Pokazać wam kota, pa, kot. To widzisz slot... kota? Jak się wabi? Fajne. Zgadnij. Co Yumi. No, Yumi. No, ale wracając jeszcze tutaj do szybkiej matematyki, to wychodzi, że slot w Lecu jest tak z 2000 razy więcej warty niż slot w Ultralidze. Fakt, no ale że, druga sprawa, że slot w Ultralidze powinien być warty 50 koła. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Teraz już masz to gdzieś. Co ty gadasz, że się z tym zgadzasz? Już teraz wiesz. Jeżeli Ultraliga czy Polsat by jakąś część kwitu odpalała za te prawa do transmisji, to spoko. Rzeczywiście slot może powinien być tyle warty, ale jeżeli tak naprawdę bazuje, sam Polsat daje tylko price pool, to nie wydaje mi się, żeby slot był tyle wart, po prostu. Mhm. Po drugie, nie jesteśmy też ligą riotową. Bo ja pamiętam, że wczoraj Juve jest jak... chyba... Dobra, skończ, bo ja tak mam dłuższy trochę wywód. No i to, że nie jesteśmy ligą riotową w pełni, czyli wiadomo, czyli nie dostajemy kont riotowych
i nie mamy tam, nie wiem, innych różnych, tak, pewnie chyba tam są jeszcze kontrakty minimum na rok, jakby Riot od góry nakazuje takie, to też obniża jakby wartość, nie? To tak jakbyś poszedł, nie wiem, do Ligi Włoskiej i powiedział, że o, Liga Włoska to powinna tam 100 tysięcy euro kosztować slot. No, no okej, okay, no. Po prostu nie wydaje mi się, żeby tak było. Bo... Zresztą jeżeli ktoś jest w stanie zapłacić 50 tysięcy złotych, to niech płaci, ale nie wydaje mi się, żeby tyle inne organizacje uważały, że tyle slot jest warty. Znaczy ja uważam, że też organizacje nie byłyby teraz szczerze a nawet gotowe na to, bo jeżeli Ultraliga miałaby przejść na system franczyzowy, to musi coś włożyć, będąc akcjonariuszem, bo a trochę tak to działa, jeżeli mówimy o ekstraklasie i podziale zysków. Każdy z klubów ma procent jakby właścicielstwa w ekstraklasie i tam 7 czy 8% ma również PZPN. I dlatego to tak wygląda, że każdy z klubów zyskuje z transmisji i tak dalej, gdyż jest tak naprawdę ponosi udział w zyskach i stratach, bo jeżeli ekstraklasa przynosiłaby straty, no to każdy by je dostawał. A też uważam, że trochę to jest tragiczne porównywanie tego, bo jakby dużo innych również możliwości przychodów mają kluby piłkarskie. Gadżety, gdzie masz naturalny rynek zbytu w postaci tego miasta, w którym powiedzmy jest klub, bilety, to też jest bardzo, bardzo ważna część tych przychodów. Organizacje sportowe, jakby mam wrażenie, że trochę jeszcze nie zostało to przekminione, że my mówimy o tych pięknych organizacjach sportowych, a nikt jeszcze nie wymyślił takiego zdrowego systemu dywersyfikacji przychodów, czyli Flash, jakbyś miał organizację, jakie są twoje źródła przychodów na ten moment? A, mikrofon zmutowałeś. Mutowałeś. Albo odłączyłeś. No co, no masz tak, sponsorów przede wszystkim. Halo, o teraz myślę, okej. Okej, co się w ustawieniach. Jestem robotem, bo widzę, spamuję robotem. Nie, jesteś robotem, okay. Chcesz odpocząć. Okej, okay. No to na pewno, nie wiem, koszulki, jakieś gadżety właśnie, różne. Właśnie, tam mnie dziwi, czemu praktycznie sponsorzy. Żadna organizacja nie ma merchu swojego na sprzedaż. No ma Illuminar, ale te ceny są jakieś zaporowe, niesamowicie, że za... Bluzę tam 300 wypłacić. I Davis Man miał jeszcze, ale no Davis Man już nie ma. Znaczy, to jest, fajne, panowie, ciężki temat, bo to jest mało dochodowe z tego, co jakby... Ale też musimy pamiętać o tym, że jakby target to są młodzi ludzie, którzy powiedzmy, nie wiem, młodzież, ewentualnie osoby, które dopiero rozpoczynają pracę, ale też ci jakby młodzi ludzie, którzy pracują i mają pieniądze, żeby zakupić dane gadżety, to oni raczej nie będą śmigać sobie w tych koszulkach, tak? I te ceny są po prostu chore. No teraz powiedz do mamy, że daj mi, nie wiem, 3 czy 4 stówy na bluzę jakiejś organizacji i co, no ona może być nawet ze złota, ale... Ale wiesz, tutaj na przykład Package powiedział, zarabiamy około 20 zł. I nie wiem, ile ta koszulka kosztuje dokładnie, pewnie zaraz Patryk uzupełni, ale to na pewno jest powyżej 100 zł. I chodzi o to, że uruchomienie sklepu to jest koszt stały, który musisz, żeby w ogóle ruszyć ten biznes. A przygotować wszystkie materiały, zainwestować pewną pulę pieniędzy, żeby tych koszulek trochę powstało, a później tak naprawdę nie wiesz, czy one ci zajdą. Jakby skala tego uważam, że jest za mała we sporcie. Ale jakbyś nie robił koszulek tylko dla samych e-sportowców, tylko wyszedł z tym w ogóle tak... ogólnie do ludzi. Żeby to też nie był taki merch, że to jest taki merch e-sportowy typowy, w którym no nie wyjdziesz na ulicę. No to pójdę tak do Robota gdzie indziej. Pójdę do Robota gdzie indziej i stary i zapłacę za koszulkę 3 razy taniej. Bo... Jak zaczęła się ta epidemia, to też myślałem o tym, czy na przykład maski sobie nie kupić 7x7, patrzę fajna, patrzę też cenowo przystępnie. Ogólnie te ciuchy Nitro też są spoko i nie wyglądają jak, nie mają takiego wielkiego napisu nitrozyniak pompa z mordą nitrozyniaka, tylko są takie lifestyle'owe i nikt nie będzie patrzył na to i nie będzie mówił, ha, 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 ty chodzisz w tego youtubera koszulce, ale dzieciak. No tylko czaję, po prostu tak wygląda jakby z sieciówki to było kupione. Tylko wiesz, nawet... chodzi o to, że musisz czuć przywiązanie, musisz powiedzieć, okej, kupuję bluzę z tego sklepu, wspieram Pompę, mój ulubiony zespół. Bo... No i to jest spoko. Bo jakby tak sam z siebie nie kupisz, bo krop ten przysłowiowy będzie miał materiały za 3 razy taniej, przez co później w sklepie będzie 3 razy tańszy. Rozumiesz? Jakby ty musisz czuć tą potrzebę tego, żeby ten merch kupować, bo no chcesz tak, no nie chcesz konkurować z ceną, no bo nie możesz skonkurować z ceną no. Z wielkimi graczami. Mhm. Tylko musisz, nie wiem, jakiś pomysł na brand, nie wiem, Davis One miał fajnie to zrobione. Tylko... Nie, no Pake akurat nie dokładałem do interesu koszulkowego kluby, tylko
potrafią się transfery zwracać, horrendalne transfery na samych koszulkach. Ale... Chociażby Cristiano w Juventusie. Na czym skończyłem? Mhm. Na czym, że Davisman miał spoko merch zrobiony. Nie, mi się Davisman merch bardzo podobał. W sumie nie kupiłem, ale myślę, że... Bo on z tym merchem było tak, że on najpierw go wypuścili, ale potem on jakby tak umarł i nic z tym nie było dalej robione. Bo nie forsowali tego, jakby nie mają też nikogo, kto by to promował, nie? A gracze też nie chcą spamować tym na swoich socjalach, bo no. To nie od... Bo nie od tego są gracze, żeby promować markę organizacji. Jakby pomyśleli o tym, nie wiem, jakiegoś influencera, cokolwiek i w jakiś sposób na reklamowanie tego, to było siema, mamy worku plecaki, siema, kupcie worku plecak. Czekaj, bo ty powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie. Gracze nie są od tego, żeby promować markę organizacji. W sensie, no też tak, znaczy... tutaj mnie zapytałeś, ale chodziło o samą markę mi na przykład ciuchów, tak, że reklamowanie ich ciuchów, tam jeżdżenie jakiejś sesji w ogóle, no to dla mnie to jest... Ja się nie zgadzam, bo gdybym zobaczył Miwaka w maseczce 7x7, naprawdę byś kupił. Mógłbym kupić, no. Bo nie wiem, w sensie, nie wiem jak dużo... A dlaczego nie kupiłeś, skoro w twoich wyobrażeniach? W twoich wyobrażeniach już Miwak miał taką maskę. Dlaczego nie kupiłeś jeszcze teraz? Normalnie no, teraz poprzez podcast chodzisz. Bo już nie trzeba nosić, wiesz. Ale on właśnie wchodzi i kupuje. Nie, wiesz co, no bo... o co mi tak naprawdę chodzi? Dobra, nudy, dawać coś innego. Nie chciałeś dla nikogo kupić tego merchu. Rozumiesz, Wojtek powiedział, podobał mu się, ale nie miałeś innego bodźca, żeby kupić ten merch. Tak, dlatego uważam, że to nie miało sensu. Szczerze. Albo na przykład używane koszulki po zawodnikach, jak tutaj niektórzy na czasie. Dobra, ty stary, odcinek ten mówiłeś o używanych gaciach Pablo Sabry, a teraz mówisz, czy dwa odcinki nie, temu, ale, a teraz mówisz... Akurat ale... na gacie Pablo Sabry jestem nahypowany, bo jeśli chodzi o majtki, to jest taka akcja, że no nie mam jakoś dużo i są takie momenty, że już wszystkie są brudne, jest lipa wtedy i się kończą, a tak to sobie kupiłem majtki Pablo Sabry, Pablo Sabre, no i gościu. I nie dość, że wspieram jeszcze polski e-sport, to jeszcze w superanckich majtach będę śmigał. Czekaj, ale to akurat muszę zamknąć drzwi, bo są uchylone i czuję się niekomfortowo, bo kot wybiegł. Poczko. Kończąc ten temat, to ja na przykład jestem takim człowiekiem, nie wiem, czy wy tak macie, a jedynie świadome skiny, które kupowałem w LoLu, to były te Mistrzostw Świata, które rzeczywiście stwierdziłem, że tak, te chcę mieć, bo też wspieram w jakiś sposób e-sport. Jeżeli widzę, że jakaś marka inwestuje w rodzimą naszą scenę, to też dużo chętniej po prostu po nią sięgam. Czyli piłeś Sprite'a? Nie. Ja? Nie. Ja to piję wodę tylko. To nie jest tak stary, że ja będę się zmuszał do picia Sprite'a. Albo KitKaty jadł? Ale powiedzmy na przykład nie wiem... kupuję jakiś sprzęt komputerowy, no to skłaniam się ku markom, które inwestujemy na e-sport. Ja na przykład nie chodzę w tłumie, bo ta organizacja sponsoruje AGO, a nie lubię Pakeja i dlatego tak nie kupuję. Zawsze wybieram inną markę, tylko dlatego, że tam jest Powiem papier. Tak, czekam aż któraś z polskich organizacji wejdzie w kolabo z Jordanem, nie? Bo wtedy będę cały ich. Ale jeszcze Coca-Cola do tego w prezencie. No, nie wiem, to są takie głupie pytania, na przykład jak Pakej napisał, czemu? No bo po prostu te ciuchy Pumy, no nie wyglądają fajnie, w sensie do sportu, okej, ale my nie uprawiamy e-sportu, tylko z e-sport. Jedynie co mi się, to te spektry mi się Pumy podobają, buty, ale to jest wszystko, no. Puma Ferrari. No tak, no bo to też, żebyście jakby nie przeinaczyli to w drugą stronę, że jeżeli widzę markę, która jest e-sportowa, to na pewno kupuję. Nie, no o, jest mi bliżej do niej. Jest mi bliżej. Ale ja na przykład tak kupiłem sobie klawiaturę i myszkę, bo wtedy w 2012 Frogen i Krepo i w ogóle całe CLG grało na tym. Grało na Razerach. I tak też w sumie zacząłem. Okej, okay, to wydaje mi się, że to już jest skończony temat i tu no, nudy super. Takie. Super, to teraz dzisiaj jest twój vlog. Ale wydaje mi się, że tak. Ktoś na czacie kupił sobie sprzęt HyperX, bo zobaczył, że mamy taki super mikrofon i słuchaweczki. Dobra, to dalej o pieniądzach pogadajmy. Oj tak, no pieniądze. Kto stoi za organizacją Gentlemen's i jaka jest wizja? Bo wiesz, może trochę wiesz, słyszałem, że jesteś człowiekiem, który jest tam jednym z bardziej kluczowych filarów, jeżeli chodzi o całość LoLa, ale wiesz... No dużo innych osób tam nie ma.
Marcin Walczyński gdzieś tam nam wyłożył trochę planów. Ty może mniej wiesz, bo nie odpowiadasz za to jako właściciel, ale na pewno mógłbyś nam trochę przytoczyć tego. No to tak samo jak wczoraj mówiłem na młynie, to skąd się wzięli, kto za tym stoi? No to za tym stoją po prostu sympatycy, fani sportu w Polsce i ogólnie. Wokół tego League of Legends. Sami grają, sami oglądają, na przykład tutaj Stampor, jeden z naszych właścicieli, to no, wszystkie gierki oglądał, on gra wszystkich graczy, nawet streamy Leka oglądał, zanim jeszcze go podpisał i mówi, no ty na streamie to coś tam to zrobiłeś i to, albo to robiłeś i tak Leku się śmiał, ale no jaki jest plan? No, plan na ten sezon to jest taki przejściowy na pewno, bo duży slot kosztował, budżet jakiś niesamowity nie mógł być, żeby, nie wiem, ściągnąć gwiazdy do drużyny, ale po prostu chcą powoli sobie budować swoją markę, chcą na tej polskiej scenie zostać na dłużej i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czyli cały hajs poszedł na slota oraz na gwiazdę Leku. Tak, Leku wiadomo, tutaj apartament 100 metrów, takie różne, no i masażysta. Swoją drogą mieliśmy dzisiaj team meeting z szefostwem naszej akademii i właśnie szef mówił, Michał, że go wkurwiłeś, bo mu zaspoilerowałeś, kto mecz wygrał 20 minut przed. I powiedział, że się oglądać nie dało. Oj, to najgorsza sytuacja, no. No normalnie, jest 5 minuta, tutaj pierwsze kile wpadają, a Michał pisze, no wygraliśmy ESA. Ale wiesz co, dobrze, że w tą stronę, szczerze, bo jakbyś jeszcze przyszedł spłakany, nie wiem, no przyjebaliśmy, byłoby gorzej. Zdecydowanie. No, na pewno są w porządku i na przykład teraz wojskomy poszły, to powiedział, żeby podesłać, bo chciałby posłuchać, bo też czasami wpadają do nas na screamy i mówią, weź Szerni na Discordzie, bo chcę pooglądać i potem jakieś tam pytania zadają, to też z Sherlockiem staramy się wytłumaczyć, nie? I czyli mocno na zajawie, rozumiem. Tak, bardzo mocno na zajawie. Tak naprawdę, że jakby nie widzą w tym jakiegoś niesamowitego biznesu, tylko po prostu dwóch kolegów, fanów e-sportu marzyło o drużynie sportowej, nadarzyła się okazja, no to sobie zrobili drużynę. No i świetnie. I to na pewno rzuca nam więcej światła na sam projekt. Liczymy, że się będą bardzo dobrze bawić, a wiesz, bawisz się dobrze, kiedy wygrywasz, także Flash tutaj twoja duża w tym rola, żeby to się rozwijało. No to przejdźmy do składu, do budowania tego składu, bo jestem niezwykle ciekawy i od razu uderzę w dolną aleję. Down by Blue 45. O tym duecie różne opinie były na polskiej scenie. Na pewno można o nich powiedzieć, że no, ile razy można tak naprawdę powtarzać ten sam duet? I dlaczego się zdecydowałeś? No ja już z nimi współpracowałem wcześniej w Piratach, po prostu. Ja to w sumie jak nie zobaczyłem... było coś takiego, że po Piratach ktoś tam powiedział, że nie będzie grał już z tym drugim? Nigdy więcej? Nie, nikt nie powiedział tak, szczerze powiedziawszy. Ja tylko patrzyłem, kogo tryoutują inne drużyny. Ja sobie już po prostu robiłem notatki, oglądałem te mecze, jak miałem za zadanie stworzyć skład, patrzyłem, kto fajnie się zaprezentował i tak dalej, i jakby wykorzystałem inne osoby, żeby mi zrobiły tryouty, nie? Bo tego czasu też było mało. Więc po prostu patrzę, Maciek i Dumbaj są wolni. I to też, oni oczywiście mieli inne oferty, ale jakby musiałem czekać trochę i szukałem planu zapasowego, ale docelowo chciałem postawić na ten duet, bo już grali ze sobą, są w miarę zgrani, też ze mną współpracowali i też nasza współpraca przebiegała pomyślnie, więc czemu by tego nie powtórzyć, tak? Tym bardziej, że zajęliśmy wtedy z Piratami 4. miejsce w playoffach, więc... a skład nie był super niesamowity. Więc czemu by nie powtórzyć jakby może nie sukcesu, ale tego samego, nie? I co do Leka, no z top lanerami jest duży problem. Jakbym mógł, to bym wziął Melonika oczywiście, ale no Melonik uwiązane ręce i nie było opcji, więc po prostu sprawdzałem LoLpro, sprawdzałem solo queue graczy, patrzę Leku, mówię, Leku, chcesz pogadać, bo mam sprawę do ciebie. No dobra. Powiedziałem mu, jakie są
cele, plany, wynagrodzenie. Mówi, no dobra, ja mogę grać. No ja mówię, no i zajebiście. I tak leka pozyskaliśmy. To od kogo zaczęliście budować zespół? A to wszystko, na pewno jakby największy problem mieliśmy z midlanerem. Robiliśmy tryouty na midlanera. Tryoutowaliśmy Rektiva, ale to tak średnio wychodziło. No i potem Hossiego. No i z Hossim była gigantyczna różnica, więc no z Hossim trochę ponegocjowaliśmy i potem dołączył Hossi, odrzucił inne oferty, grał inne tryouty, powiedział, że tam nie gra i znalazł się u nas. Bo też był duży problem z midlanerem. O, do Kralzera na przykład też pisałem, czy nie chciałby. On powiedział, że a on będzie w Piratach u Wedziego. Okay. Że to super zespół, bo on może z kolegami zagrać. No i mam nadzieję, że będzie się super bawił, jeszcze się bawił super w pierwszym weeku na nas. W sumie Michał do mnie pisał. Kogo wziąć? Poleciłem mu paru zawodników. To prawda. Dokładnie tak. Jak pytałem właśnie o midlanerów, to pytałem Lewusa. Ja bym Hossiego, żeby brali z bomby. Ale to jest mistrz tryoutów. Wiecie, jakie on tryouty wygrał? Te, które teraz grał w tym sezonie, to Pikuś. Ale Babunia i pan Piotr wybrali go do Indictive. Nie no. On sam wtedy nie wiedział, jak gadałem z nim na Media Day, jak tam się znalazł. On mówi, w sumie nie wiem, no tryouty wygrałem, jestem, nie? Jeszcze pytanie z czatu, czemu Snower nie miał tryoutów? A Snower, ja jeszcze grałem w Zębachorkach kiedyś, to Snower, jak skozikowałem go osobiście za Nika, to on mówił, że gdyby tryhardował, to on był już grał w jakimś LVP i tak dalej. A mówię, no to tryhardu i zobaczymy cię w LVP, póki co to chyba D2 albo D1, nie? Więc jakby jeżeli przez 2 lata nie zrobiłeś progresu, nie możesz wbić wyżej niż D1 albo Lowmaster, no to może warto zastanowić się nad czymś innym, bo szkoda po prostu marnować czasu. Jeżeli przez 2 lata nic nie zrobiłeś, to raczej już nie zrobisz. D2. I co z tym Hossim? Bo wiesz, czekaj, kto to? Rybson tak się o nim wypowiadał, że linia zafrizowana na Hossiego. I no na pewno zgodzę się z tym, że jest to midlaner, który, a patrząc na przekrój jego kariery, był bardzo samolubny w tym, jak grał midlana. Jakby potrzebował też dużo zasobów, i chciał być na pewno gwiazdą swoich zespołów. Nie. Jeżeli patrzę tak tutaj na tą drużynę, to ja nie uważam, że jest jakąś gwiazdą i potrzebuje dużej ilości zasobów. To on po prostu gwiazdą. Mamy Leko, my mamy jakąś gwiazdę. Mi się wydaje, że Kamil Bombarosik to jest tutaj gwiazda. Gwiazdor. Na pewno medialną gwiazdą jest. Na pewno jest medialny, ale wydaje mi się, że jakoś nikt tutaj wyżej nie pociąga za sznurki z graczy i nie ustawia innych graczy po kątach, że mają grać pod niego, tylko jak gramy tak, to gramy tak. A jak gramy inaczej, to gramy inaczej i nie musimy, nie wiem, co chwilę Maciek nie musi biegać na mida i coverować go albo pomagać mu z wave'em cokolwiek i on potrzebuje wszystkich zasobów, tylko stara się robić to, co do niego należy w drużynie i za to wydaje mi się, że ja go cenię, Sherlock go ceni i cała drużyna ceni, tak? Że potrafi zrobić coś fajnego na fajnym Herosie. A na innym też zagra i może zagrać wszystkim. Najgorsze, co zawsze co nas wkurza w drafcie, jak pikujemy dla niego i mówię, co chcesz, to czy to? Mówię, bierz co chcesz, bo ja nie wiem, dla mnie bez różnicy. No ale my mówimy, no ale co ty chcesz? No bierz co chcesz i potem pikujemy, mówi, nie, no mógłbym jednak innego Herosa wziąć i potem każdy taki się śmieje i mówi, no co ty gadasz, no gościu. Ale no tak, ale jest pozytywnie na pewno. Akurat jeśli chodzi o Hossiego, to zawsze mi się wydawało, że to był naprawdę jeden z lepszych midów. Jak się na niego się grać nie dało po prostu na midzie. Mechanicznie on taką presję nakładał. Jakby stałeś na linii i miałeś pełne majty. Na pewno Hossi syndrom bardzo albo Orianą grał. To dlaczego się tak odbijał cały czas, że tak powiem, od tej czołówki, że wiecie, nigdy nie wypłynął? Nie wiem, podejmował za decyzję, po prostu wydaje mi się, miał złych teammate'ów, nie wiem, no, on też szkołę miał, maturę teraz i teraz jakby chce się skupić w pełni na Lidze Legend, ale no, wydaje mi się, że to raczej złe wybory i przez to taka zła fama poszła, że Wave zafrizowany na Hossiego i się nie da grać w komputer, prawda? Mm-hmm. Że jungler nic nie może zrobić, bo Hossi by tylko frizował. I przez to też mi się wydaje, że ludzie go nie brali, ale no, kiedy musi, to frizuje, kiedy nie, no to wiadomo. Ja nawet mówię innym graczom, kiedy mają frizować i się go pytają, czy mogę to sfrizować teraz. Więc no. No i o to chodzi, szkoła LS-a. LS teraz tak jest podniecony, jak Fnatic frizowało w tym weeku w lesu. Nie wiem, chyba sfrizowali tam z 3 wave'y, tak ciągiem.
Na topie i bocie. Jelec normalnie taki podniecony był na Twitterze. Super, super. Taki kurwa no to... wpływ ma. Widzisz? No to zobaczymy może na może tego. Sfrizuje. We środę może zobaczymy, tak? Bo mamy polskiego LS-a Bezuma. I może gracze będą frizować wave'y, ale z tego ale co widziałem, to bardzo. Ale szykuje, co? Czy szykuje honor? No i my gramy na Illuminę. Gentlemani. Giga honorówka, no co ty, Michał, to wyjdzie cały zgrzany, jakby się udało przegrać. Znaczy, udało wygrać, to będzie zadowolony, ale jakby się przegrało, to myślę, że zgrzany trochę wyjdzie z pokoju, co? Czy wyjdę zgrzany? Nie, no tylko bo nie odpowiadam jak polityk, bo zawsze możesz powiedzieć, że przygotuję się do tego meczu i. Ale czy ja gram, nie wiem, na kogoś, kogo nie lubię? No nie. Czy ja mam, na pewno mam coś do udowodnienia, tak? Bo też o mnie się niektórzy źle wypowiadali, co jest jakby trochę po części tylko taką półprawdą, ale no za Bezuma mnie już chcieli w trakcie wymienić, ale Bezum odmówił. Powiedział, że jeżeli byłbym taki słaby, to żeby mnie wyrzucili na początku, a nie dopiero pod końcem, więc tutaj coś jest nie tak i on nie chce brać do tego w tym udziału. I tyle, no na pewno walka na takie lepsze zespoły, które są w naszym zasięgu, bo nie mówię na chwilę obecną o Kick czy Ago, bo na pewno oni grają ze sobą dłużej i są o wiele lepszymi graczami pod względem drużynowym niż my. My się dopiero uczymy grać w grę komputerową, ale no po prostu to jest taki sprawdzian na początku i jeżeli przegramy, to trzeba po prostu przeanalizować gierki, zobaczyć, co robiliśmy źle, skupić się na naprawie tego i tyle, nie? Żeby, bo ostatecznie to i tak playoffy zweryfikują to wszystko. To tam już masz... mówisz, to sam Bezum widzę, że też bardzo rozważną decyzję podjął, no bo sam powiesz, że znaczy, tam ciężko było cokolwiek ratować w tamtym Illuminar, nie? A jakby wszedł, też mogłaby jego opinia w jakimś stopniu zostać zachwiana. Tak, tak, tak i na pewno też o tym myślał, prawda? Sherlock też na przykład nie chciał tam w ogóle, jako że on był assistant coachem i też chcieli go wziąć na head coacha, ale on powiedział, że nie po prostu i bo on widział i nie ma ochoty i tyle. I zostali ostatecznie bez trenera, co uważam, że to nie jest prawdą, że oni nie potrzebowali nikogo, kiedy mieli Jesse'a, bo Jesse naprawdę dużo robił i też naprawdę dużo omawiał, więc te, czy byłem tam ja, czy byłby ktoś inny, to by nie zmieniło wyniku ostatecznego, bo ja dużo się nauczyłem od Jesse'a i też bardzo go jakby szanuję, bo naprawdę jest mega smart gościem i te tak naprawdę, no, to tylko pokazał, tak, że poszedł do LDLC, potem po tym Illuminar wygrał U Masters i teraz mamy go w LEC. To coś po prostu znaczy. A macie no, SK się podniosło. Dwa winy zrobili. No, no tak, no. Ja... Zobaczymy, no. Z jak na topie w ogóle. Ja trzymam... z nim gadasz, nie? Czy masz jakiś kontakt jeszcze na ten moment? Ja z Jesse'em nie mam żadnego kontaktu na ten moment i raczej to było takie czyste drużynowo. Kontakty, no co, no trzymam kciuki, na pewno kibicuję, bo jest wartościowym człowiekiem we sporcie i na pewno dużo potrafi, no i tyle, nie? Dobra, a ja bym chciał jeszcze wrócić, jeżeli mogę, do składu, bo powiedzieliśmy o wszystkich rolach, ale nie powiedzieliśmy, co się stało w lesie. Dlaczego Diagu? I też chciałbym, żebyś trochę opowiedział o samym Witku, bo mam wrażenie, że to jest zawodnik, o którym polska scena niewiele wie. Tak po prostu. Jak miałem wybierać junglera, to miałem do wyboru trzy wybory. Benka, Wyska i Diaga. Z Wyskiem współpracowałem, z Benkiem trochę grałem, go znam też bliżej i mam Diagę, którego nie znam, ale wszyscy się o nim dobrze wypowiadają. To ja mogę go po prostu brać w ciemno, bo jeżeli wszyscy mówią, że jest spoko, nawet jeżeli jest trochę niżej, to nie ma żadnego znaczenia, bo może to wbić. No po behavior checku teraz tylko dostał bana 14 dni na konto, a więc nie mógł sobie trochę grać, więc levelował Smurfa, ale no wydaje mi się, że do końca sezonu będzie miał tam gdzieś, będzie w okolicach 300-400 LP cały czas i naprawdę jest super gościem, na scrimach też super gra. No na pewno można trzymać za niego kciuki i to jest gracz, którego warto obserwować, bo wydaje może namieszać po prostu. Też się no przewijał tak... w kuluarach tam od jakiegoś czasu. Teraz znaczy na pewno był wydaje... graczem, który... Wystrzelił tak przez ostatni rok, jeśli tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Trakiela. Miał on tam zawsze jakieś D2 czy coś takiego i teraz właśnie
Nie wiem, ostatnie pół roku chyba, czy może nawet rok, tam wbił tam jakiś wyższy Ale master, grandmaster że poziomy. tutaj ktoś, sorry, że ci przerwę, ale ktoś tu napisał, że ale że wyska elity nie wziąłeś. No nie wziąłem wyska elity, bo nie uważam, po prostu nie uważam, żeby on pasował do tego składu, bo mieliśmy jakby dużo kłóciliśmy się bardzo o to, co robimy w gierce i Wysek nigdy nie chciał mówić, że no okej, może zjebałem, muszę się nauczyć, tylko zawsze miał jakieś ale do tego i po prostu niech, my chcemy się uczyć grać w komputer, my chcemy naprawiać swoje błędy, my nie chcemy się kłócić i udowadniać swojej racji, po prostu tyle. Jeżeli ktoś się myli, to po prostu mówi okej, myliłem się i tyle. I tak jest teraz. A istnieje wszechświat, w którym chciałbyś Wyska do zespołu w Utrecie? Na pewno, jeżeli Wysek by naprawił swój mental, a widzę, że teraz zaczyna tryhardować, jest wysoko bardzo i jest pozytywny, to spoko, ale czasami chce za dużo po prostu zrobić w grze. No Wysek ma perfekcyjny plan na każdą grę. On już w Champions Select wie, jak się gierka potoczy, nie? Że on tam tutaj stanie jungler, on na full range rzuci spira nidalką, trafia i jest gierka skończona. No ale no po prostu... Gorzej jak nie trafi. Właśnie, gorzej jak nie trafi, to wtedy cały plan... No, idzie do śmietnika po prostu. Bo wiesz, bo ja mam wrażenie, że okej, wiadomo, każdy zawodnik, każdego zawodnika celem w LoL-u jest wygranie Mistrzostw Świata, nie? Ale z drugiej strony, jak ja czasami słuchałem Wyska, to ja mam wrażenie, że on po prostu jest trochę odrealniony w tych swoich założeniach, które ma na tu i teraz. Rozumiesz? Bo ja mogę powiedzieć, jakbym chciał grać pro, to na pewno celuję przynajmniej w Leca, nie? Ale patrząc na to... To zależy od każdej osoby indywidualnie, jeżeli no, ktoś się stara i jest świadomy tego, że popełnia błędy, to będzie się rozwijał, ale dopóki nie uświadomisz sobie, że robisz coś źle, to stajesz w miejscu po prostu. I wydaje mi się, że no, taki po części jest Wysek, że on nie rozumie, co on zrobił źle i że wszyscy są nastawieni przeciwko niemu i no, no nie chce się nikomu po prostu z takim graczem użerać, bo to jest więcej problemów niż pożytku. Nawet jak on by miał 1500 LP, to nie zmienia niczego. Mhm. Jeżeli teraz powiedzmy w tym sezonie znajdzie jakąś drużynkę, zagra i wszyscy powiedzą, że wow, on z kitu się zaczął zmieniać, to zacznie dostawać oferty, jeżeli będzie dalej tak samo, że on jest kapitanem, on nadzoruje gierkę, on shotcalluje całą grę, ale potem jak coś pójdzie nie tak, to on zwala na kogoś innego winy, że przegraliśmy gierkę, no to po prostu no to nie wyjdzie nigdy i nikt nie będzie chciał z nim grać, bo to negatywnie wpływa na drużynę. Polski Forgiven. Opinie? No Forgiven był w Lecy na Mistrzostwach Świata. Wysek, no nie. Wysek był top 5, okej. Okay. Ja I był top 4 w Ultralidze, ale no ty jesteś właśnie. Jego największym hejterem. Nie wracałem już do tak, tego że... tematu, bo twoje, zaraz twoje hejterzy, zdanie, hejterzy spod czwartego odcinka przyjdą znowu i nawyzywają że... Lewusa, że obraża Wyska. Bo jest jeszcze jedna osoba w tym wszystkim, o której ty bardzo pozytywnie się wypowiadasz, Michał, i też jeżeli chodzi o jego obecność na polskiej scenie, szczerze nie do końca wiedziałem, kim jest ta osoba. Mowa tu o Sherlocku oczywiście, ale jesteś podobno mega zadowolony z tego, jak z nim się współpracuje. Ja na pewno nie jestem dobry w takich... Jak gramy scrimy, to po prostu mamy taki podział pracy, że on patrzy na linię i się skupiam na całokształcie. I na przykład jeżeli on zauważy, że nie wiem, nie powinieneś tak ustawić wave'a przez to, ja patrzę na całe, ogólnie całe jak drużyna gra, jak się komunikuje i bardziej tego przykuwam uwagę. Po prostu jakby potem jak omawiamy gierkę, to mówię ja, potem mówi on i to nie ma tak, czy ja mogę coś powiedzieć, tylko on po prostu dodaje coś i mamy takie naturalne flow, że to bardzo produktywnie przebiega, że on nie czeka, aż ja skończę i potem powiedzmy powtarza to samo, tylko dodaje coś od siebie, tylko jak on widzi, to po prostu się wtrąca i super się pracuje. I tak samo super nam się pracowało w Illuminar, więc dlatego no, postawiłem na niego. No, a z czego jest znany? Z tego, że koczuje chyba teraz nieuczesaną. Nieuczesaną koczuje. Tak jest, właśnie, więc no Sherlock jest naprawdę mega spoko gościem i ma wiedzę. Na pewno dużo się uczy też jakby współpracy z taką drużyną, bo on wcześniej nie prowadził nigdy takiej drużyny i głównie skupił się na takich coachingach indywidualnych, zresztą jak Bezum po prostu prowadził sesje coachingowe, więc no też, no i też jest lepszy jakby w takich statystykach i szybko ogarnia Excela, więc on robi statystyki, ja robię scoutingi i potem to wszystko razem fajnie wygląda i nawet w Illuminar byli zadowoleni z tego. To warto podkreślić, że nawet w Illuminar byli z tego zadowoleni,
Co prawda na początku mówili, żeby tego nie robić, że to useless, ale potem ja jak już mnie odsunęli, to powiedziałem, no dobra, to zrobię teraz taki scouting, że wam kopary opadną. I dostałem pochwałę, a potem zrobiliśmy scouting z Sherlockiem na Devil's One dodatkowy. Nie, to było na piratów. Zrobiliśmy taki naprawdę scouting rozszerzony. I bo wcześniej robiliśmy, ja robiłem na Devil's One, potem zrobiliśmy wspólnie na piratów, no i powiedziano, że tam wszystko źle było i że my nie chcemy od was już pomocy. A jak się zapytałem, okej, to co było robione źle, no to nie dostałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego. A w sensie tam, bo Sherlock Ctrl-C, Ctrl-V seta wstawił do Roysona, że Royson gra setem i po prostu tylko tam był jeden błąd, że źle przekleił. Ale to chyba oczywiste, że Royson nie będzie grał setem. Więc no okay. Tak... Były takie różne rzeczy, no, które ja z Sherlockiem bardzo braliśmy do siebie, no ale o których nie warto jakby teraz mówić, nie? Po prostu przyjdzie na to odpowiedni czas i pora i na pewno niektóre rzeczy się wyjaśnią, bo strasznie dużo osób pyta o tu Illuminar i też jakby ja nie czuję się komfortowo odpowiadając na to pytanie, muszę bardzo dyplomatycznie odpowiadać, nie? Ale jakby są dwie strony medalu i to, co mówią niektórzy ludzie, nie ma konkretnie całościowo tego pokrycia i tyle. Zawsze wiesz, na pytanie odpowiedź, że boisz się pozwu, dlatego nie odpowiesz. No boję jak się pozwu też, bo mam NDA, tak, ale no... Ale wiesz, nie... jakby podsumowując tą całą dramę z Illuminar, na pewno trochę oberwałeś, nie? Na pewno twoja renoma została jakoś ucierpiała, ale mimo wszystko... Ja osobiście powiem tak, uważam, że rolą coacha jest to, że bierzesz na siebie wszystkie porażki i jesteś taką tarczą dla graczy. Ale jak wszystko było spoko, to było zajebiście, flash super, fajnie i tak dalej. Jak zaczęły się porażki, no to co? No to wina coacha, bo robi za mało. No to wyjeżdża. Ja powiem tak, jak Illuminar przegrało 0-2 Weeks, zrobiło ostatni, to ja się niesamowicie cieszyłem, jak już mnie nie było. No ja się tak cieszyłem i tak się śmiałem, taki byłem zadowolony jak nigdy. Ja nigdy się z Wina tak nie cieszyłem, znaczy z Luzu tak się nie cieszyłem, jak się cieszyłem w Illuminar. Ja wiem, że to może zabrzmi tak chujowo, ale się tak cieszyłem. Ja napisałem potem do... I co? Wina coacha, napisałem. Napisałem tak po prostu. Sąsiad tam są kupili i rozwalił, nie? Po prostu, no ja nie czułem się wtedy... No trochę mi też to na banie siadło, też czasami mam takie przemyślenia, czy może nie warto nie wrócić na studia i po prostu puścić sobie ten e-sport, bo może bez kitu nie jestem taki dobry, no ale to tylko takie... To może inaczej zapytam. Czy w końcu do ciebie doszła jakaś taka myśl, ja nie mówię, że to jest prawidłowy wniosek, że rzuciłeś się jednak na głęboką wodę? Dostając tak doświadczonych zawodników, którzy będą bardzo często podważać w tej opinii? Inaczej, ja się nie rzuciłem na głęboką wodę. Ja zaufałem po prostu osobom, jeżeli dwie osoby z drużyny mówią, że my was nauczymy grać w League of Legends i nie musicie się o nic martwić, jak nie umiecie, nie ogarniacie League of Legends, to my to wszystko zrobimy, to inaczej masz odczucie, nie? Że rzeczywiście, kurde, to może być super, nawet jak ja nie mam takiego doświadczenia. Uważam, że po prostu ja prowadziłem tryouty przez miesiąc do piratów, ja chciałem pójść do piratów, potem pojawia się ta oferta z Illuminar, wiadomo, mogliśmy wziąć Kikisa, bo Illuminar było na to stać, więc poszliśmy tam. Jakby też były propozycje ze strony na temat Tabasco i Warsiego, ale ja mówię, no kto by nie wziął wtedy Kikisa? Jakbyś mógł brać Kikisa, a Tabasco, który dopiero wracał, to kogo byś wziął? No to właśnie 100% wracał. Kikis, prosty wybór, tak. No właśnie. Dało się przewidzieć, że tak nie wypali. A druga sprawa po prostu, że ja nie miałem odpowiedniej ilości doświadczenia, nie miałem odpowiedniej ilości wiedzy, też źle to robiłem. Ja dwa sezony pod rząd czwarte miejsce. Jakby, no nie licząc oczywiście, no bo Pakt i Piraci jednocześnie, ale jednak idzie te czwarte miejsce z Piratami, więc tu czwarte, potem znowu czwarte, więc jakby ja mogę, i nigdy nie, jakby mało osób z poprzednich drużyn mówiło, w ogóle źle się o mnie wypowiadało, to warto też, że wszyscy mówili, że spoko i tak dalej, że nawet lepiej, i ja się bardzo z tego cieszyłem i też przez to szedłem do góry, ale potem dostajesz dwóch graczy, którzy byli na Worldsach, którzy grają, nie wiem, od początku, Jessis gra od początku, praktycznie Lola, jak od początku profesjonalizacji tego Lola gra. Jessis profesjonalnie. W trzech rolach nawet grał. Jeszcze coachem no właśnie, był. Grał w SK, grał w Fnatic, był na Worldsach, był w NA coachem i w Immortals i tak dalej. I nagle ty musisz wiedzieć od nich więcej. A no po prostu tak się nie da. Mhm. Chyba, że byłbyś jakimś złotym dzieckiem, i które, nie wiem, niesamowicie to ogarnia.
Ale no po prostu uważam, że mogłem. Teraz uważam, że powinienem zostać z piratami. Tak na dobrą sprawę. Okay. Że nie powinienem iść do Illuminar, tylko powinienem zostać z piratami. I no po prostu jakby no nie tylko zdobywamy doświadczenie przez takie drużyny, ale też jakby taką, trochę takie doświadczenie życiowe, tak? Że w podejmowaniu odpowiednich decyzji. I żeby nie iść. No, na pewno wyciągnąć wnioski z tego, nie? No, jeżeli przed Illuminar już mi jest mówione, że my wygrywamy EU Masters, no to ty chcesz po prostu w to wierzyć, bo to nie mówią osoby, które zajmowały 8 miejsca, tak? Tylko które grały w LCS-ie, w LEC i które były na Worldsach. I no, po prostu ty w to bardzo wierzysz i to też przez to nie było takie naturalne flow, że ja bardziej Kikisa uważałem jako role model, żeby nigdy się nie poddawać i dalej jakby iść do góry i osiągać swoje cele, niż jako gracza. I to też po prostu uważam, że mnie zgubiło i na koniec mogę stwierdzić tak po prostu, że ja nie byłem na to gotowy. I tyle. Nie, no, ale obiektywnie patrząc, to była dobra decyzja. Słucham? Mi się wydaje, że obiektywnie patrząc z tamtych czasów, to jakby tak była dobra decyzja, żeby pójść do Illuminar. No niby tak, no nie wiem, no jeżeli chodzi o samą moją psychikę, to raczej nie. Już wolałbym zająć 5., 6. miejsce, powiedzmy z piratami, niż... No tak, ale mówię w momencie, gdy podejmowałeś tę decyzję. To co? No to było wtedy obiektywnie dobrą decyzją. No tak, ale po prostu no bo... nie było dobrą na tyle, że za dużo było takiego koleżeństwa, nie? Po prostu w drużynie. Zawsze chciałeś powiedzieć komuś, co się myśli, żeby go nie urazić. I uważam, że no to nie było fajne i no to nie powinno mieć miejsca nigdy. I też patrzę na to z takiej perspektywy, żeby też nie brać sobie kolegów do drużyny, nie? Z którymi jestem jakoś blisko. Bo kwestia jest pewnie zwycięstw, bo dużo inaczej mi wspominał ten okres w swojej karierze, gdybyście, wiesz, nie mówię wygrali EU Masters, ale zajęli dobre miejsce, nie byłoby tyle kwasu i tak dalej, też nie byłoby problem. Zupełnie to inaczej, gdybyśmy wszystko wygrywali, to nie byłoby czegoś takiego, nie byłoby takich dramy, nie byłoby, że odsuwają trenera, tylko jak wszystko jest zajebiście, to znaczy, że nie trzeba niczego zmieniać, tak? Tak samo się podchodzi do kraftu. Tak, kariera. Tak, że też nie że tak jak się w draftach w BO3 czy w BO5 na lanach, jak wygrywamy danym draftem i mamy określone bany i wygrywamy tym, to nie zmieniamy banów, po prostu dalej to samo banujemy, to samo pikujemy i dopiero zmieniasz coś, jak się przegrywa, więc no, to jest takie założenie. No, ale też uważam, że po prostu gdybym wygrał taki EU Masters, jakiś dobry wynik w EU Masters, dobry wynik w Ultralidze, to też by mi ego po prostu wyjebało i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że ja bym się czuł jak jakiś bułka, to tak to trochę zimny kubeł na głowę. Kubeł zimnej wody i trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i po prostu lecieć dalej i się nie poddawać w miarę. Szczerze, to chyba dobrze, że na takim etapie, bo na pewno to nie jest końcówka twojej kariery, mam wrażenie, że dopiero się zaczynasz, a taka ściana pojawiła się przed tobą. Bo ja, jeżeli miałbym cię oceniać, to będę cię oceniał tak obiektywnie za ten split dopiero. Miałeś pewne założenia, które przedstawiła ci organizacja, mogłeś skompletować sobie skład. Oczywiście, nie będę mówił, że jesteś słabym trenerem, jakbyś przegrał na Kick czy Ago, nie? Ale środek stawki jest bardzo wyrównany i tutaj szczerze sam pewnie to potwierdzisz. Będziesz mógł walczyć na każdego. Nie wiem, jakie masz wibracje w stosunku do pompy, ale pozostała reszta drużyn na pewno jest w zasięgu dżentelmenów. Ja mam takie wibracje, że jeżeli będzie wszystko szło i nie będziemy się kłócić, będziemy naprawdę trenować i wyciągać z tego wnioski, jeżeli każdy włoży w to serce, to jeżeli dojdzie do jakiegoś starcia BO3, BO5 z pompą, to możemy walczyć na pewno. Na chwilę obecną uważam, że po prostu pompa pod tym względem jest lepsza, bo grają dłużej ze sobą i mają więcej jakby zgrania. No oni mogą już ćwiczyć zupełnie inne rzeczy niż my ćwiczymy. Ale patrząc na to, w jaki sposób gra Heat czy Illuminar, to nie uważam, żeby to było dla nas jakieś niesamowite zagrożenie. I uważam, że nawet jesteśmy lepsi, z czystą ręką na sercu powiem, że uważam, że jesteśmy lepsi, ale moje słowa znajdą potwierdzenie dopiero jutro. Jeżeli przegramy, to znaczy, że mamy dużo do naprawienia i musimy starać się jeszcze bardziej, żeby udowodnić, że jesteśmy lepsi.
I... A na jakiego kalibru zespołu sobie radzicie w Europie? Oczywiście nie musisz tutaj konkretnych drużyn przywoływać, ale jak tak trenujecie sobie? Turcję stępujemy wszystkich. TCL czy TCL Academy? TCL i na drużyny z UK to dzisiaj też graliśmy scrimy, to fast gierki były. Na drużyny z Prime League graliśmy, to już w zależności od draftu w sumie, niczego nie popsujemy, ale to też gierki są albo wyrównane, albo stąpy z naszej, jeżeli mamy perfekcyjnie dograny draft i mamy perfekcyjne założenie. No trochę mieliśmy, trochę straglowaliśmy na drużyny z LVP, to na pewno. Ale tak poza tym to scrimy idą super i to gracze też widzą, że nawet jak przegrywamy, to nawet się gracze cieszą, że przegrywamy, bo możemy dużo więcej rzeczy omówić, bo jak stąpujesz, to wiadomo, nie wyciągniesz tylu rzeczy, nie? Bo wszystko za darmo ci oddają typy, jesteś po prostu od nich lepszy, ale jak... I też się tak nie starasz wtedy. Tak, i teraz wtedy też się tak nie starasz, a jak przegrywasz, to znaczy, że coś nie gra i jest więcej rzeczy do analizy i tak naprawdę najwięcej rzeczy analizujemy, jak przegrywamy. Po prostu. Zawsze z porażek łatwiej się nauczyć. No tak, tak. I każdy z graczy robi duży progres. I ja nie mogę się po prostu doczekać scrimów, że tak wow, ale super, znowu można poscrimować. Znowu będziemy mogli coś pograć, sobie pooglądać, pogadać i to jest naprawdę super. A potem już na koniec Wiluminar to miałem już takie, że no ja se siedzę, robię notatki i se grajcie w komputer. Mhm. Tak, na początku zawsze jest ten miesiąc miodowy. Potem u nas już miesiąc miodowy minął, bo my już od miesiąca scrimujemy. Bez kitu, to już półtora miesiąca minęło. Tak, tak, tak. Odkąd już Sota sprzedałem. Tak, tak, jak już było wszystko dopięte z koła, to zaczęliśmy. Czy to już na pewno taki, jakby, mimo tego, że ta przerwa między splitami jest stosunkowo krótka, jakby no, w porównaniu do drugiego, to trochę już potrenowaliście, to już nie będzie wymówek, że rozkręcimy się w trakcie sezonu. Znaczy na pewno dopiero się rozkręcą, jakby to dopiero zweryfikują nas inne drużyny, bo ciężko jest dostać weryfikację od drużyny na scrimach, bo wiadomo, trenujesz czempiony, różne, nie masz założenia na team comp, tylko budujesz ten team comp w trakcie dopiero, jakby, nie? I tyle. I no, nie też boisz nie się mieliśmy... oficjale o przełożenie tej formy ze scrimów na oficjale? Ja się nie boję. Jak ja usłyszałem, jak wtedy była ta sytuacja, co Yumi z Orianną biegała, w tamtym tygodniu, Hossi z Blue, no to Maciek krzyczy, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się, do przodu, a Hossi odpowiada, nie boję się, nie boję się, nie boję się, do przodu, lecę, lecę. I no to ja się nie boję po prostu formy na oficjalach, bo wiem, że będzie super atmosfera, że każdy będzie współpracował i że będą razem grali. Tak, chłop zapierdalał tam Orianę, tyle movement speeda miał z tym buildem. Jeszcze no. Z Yumi na, jak speeduje, nie wiem, w szoku byłem. Odpalił face rusha i spellbindera, to gościu jak Formuła 1 bieg na tej Orianie. Ja powiem tak, my możemy oddać Yumi. Jak ktoś jest lepszy na Yumi od Maćka 45, to niech udowodni to jutro. Albo pojutrze. A macie blue side, czy nie? Nie wiem, bo dopiero północy będę wiedział. A, bez kitu. No, okej. Okay. Dobra. Nie no, jak będziemy grać na SK Varian, to oczywiście, że tak nie oddamy Yumi, nie? Ale na te trochę... Znaczy, na SK. Nago. Skate Trimby to już nie te czasy. Dokładnie, dokładnie. Tak mi się skojarzyło, no ale... Dobra, to przejdźmy może do... tweeta Wojtka. Na jego tweeta? Boję się. I co ja trochę napisałem? Bo ja w sumie trochę tweetów ostatnio napisałem. Trochę przejdźmy do szarej strefy League of Legends. Myślałem, że powiesz coś o tym, że mnie dupa boli, jak siedzę na krześle na maturze. Nie, to malkontentstwo akurat twoje jest, myślę, że tak wpisane po prostu. Czekaj, nie. No pokażcie to. Ale który tweet? Nie, no już go cytuję, już go cytuję. Nic mi nie powiedziałeś, że jakiś tweet mam pokazać. No nie, no bo to wiesz, to... Gdzie ten obustingu jest? Twój tweet. Ale napisałem... Jak ktoś jest w stanie boostować Diamond Plus i chce iść pro, to KFC jest waste of time. Podczas gdy boostowanie to łączenie przyjemnego z pożytecznym. O, tak, tak, tak. Łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dobra, a, to... bo... Wiesz co, jakby rozmawialiśmy chwilę, Michał, przed startem tego programu i tak zastanawiałem się. A możemy oczywiście pogadać o tym, jak toksyczność jest zła dla League of Legends i to jest oczywiście główny teraz target Riotu, aby piętnować to zachowanie. Zresztą widzimy to chociażby po zawieszeniach w twojej drużynie.
ale mam wrażenie, że boosting jest takim tematem tabu, o którym się po prostu nie mówi. I nie ukrywam, że dopiero oglądając wczoraj ten młyn, jakby naszło mnie, żeby poruszyć to, pogadać, bo ta dyskusja w końcu się w jakimś stopniu podniosła. A no i właśnie, czy ty się zgadzasz z tą tezą Wojtka, czy nie? Przyjemne z pożytecznym. No ja powiem tak, ja pracowałem w KFC i grałem w screamy, bo wtedy jakby rzuciłem studia, więc miałem do wyboru albo iść pro no jakby chciałem iść pro w LoL-a, chciałem spróbować, ale musiałem też coś robić dodatkowego, a nie chciałem za bardzo boostować, więc no poszedłem do pracy w KFC, bo są, wiesz, te takie elastyczne godziny i zawsze możesz sobie wziąć tam wolne, możesz pójść na 3-4 godziny, 5, oni zawsze jakoś tam grafik dopasują. Ja powiem tak, że jeżeli chcesz iść w pro i masz normalną pracę, to jest strata czasu i lepiej już nie iść w pro i pójść na studia. Bo inaczej jest, jak boostujesz i powiedzmy boostujesz 8 godzin, a inaczej jest, jak idziesz do pracy przez 8 godzin. To są zupełnie dwie różne rzeczy. 8 godzin grania to nie jest 8 godzin pracy, tym bardziej. Jako młody człowiek, jaką pracę dostaniesz? Albo w gastro, gdzie jest zapierdol niesamowity, albo dostaniesz pracę fizyczną. I te dwie prace cię wymęczają i fizycznie, i psychicznie. Mhm. Tak, raczej sportowcy nie mają jakichś zbyt dużych kompetencji, żeby coś innego robić. Nie, bo wiecie, o co chodzi. To padły frazesy wczoraj takie, wiecie, bardzo piękne zdania na zasadzie idźcie, odpuśćcie sobie rok, popracujcie, róbcie po godzinach i tak dalej. No ale to jest waste of time, tak jak to napisałem moim zdaniem. No bo w momencie, gdy ty chcesz iść pro, to masz, powiedzmy, zrobić sobie x godzin boostować, przez co zrobisz tam podobne kwoty do tego, co byś zarobił, nie wiem, pracując na kasie w Żabce, a w tym czasie jeszcze się rozwijasz, jeśli chodzi o samo granie. No tak, tylko że wy wiecie, nie podajecie tej drugiej strony, nie? Czyli... Że co, że mogą cię złapać? Mhm. No i... To, że cię złapa... Dobra, ile osób dostało bana? Ile osób dostało bana? Już w tym momencie odpalam Let's Penalty Tracker. Nikt chyba nie dostał zaboostowania. Nie. Ostatnio, tak, na pewno ostatnio... Coś takiego dłuższego niż, nie wiem, jakiś kara finansowa czy coś. Penalty... Za tym, jak używasz czegoś takiego jak VPN, to raczej jesteś bezpieczny. No jakbyś jeszcze chciał... Nie ma w Let's Penalty Tracker z RLi, bo o tym mówimy, nikt w ostatnim czasie nie dostał bana za boosting. A nie, dostał. Toxicity Elo Boosting, jakiś Dextro. I a jak uważacie, jak duży jest to problem? I ilu to graczy może dotykać procentowo? Jak w Polsce, no tak już powiedziałem wczoraj, jeżeli polska scena nagle by zespoła ligą riotową i byśmy banowali za boosting, to w Polsce by nie miał kto grać, po prostu. Bo były bardzo słabe. I albo inwestujemy większy hajs w importy i bierzemy importów i z polskiej ligi zrobi się mieszana liga, bo będzie bardzo dużo importów, po prostu polskich graczy nie będzie. Druga sprawa, że są gracze, którzy w Lecce obecnie grają, a kiedyś boostowali bardzo dużo i osoby jakby, które kręcą się w okolicy tego boostingu albo znają ludzi, wiedzą, o kogo chodzi i takie osoby nawet oddawały część wypłaty rodzicom, bo oni zarabiali więcej. I bana żadnego nie dostali, po prostu. Mhm. Ja uważam, że boosting to jest jakby naturalna rzecz, ja uważam osobiście, że naturalna rzecz, jeżeli chcesz iść pro, bo albo jesteś złotym dzieckiem jak Inspired, albo nie masz czego się utrzymywać, bo żeby grać, to musisz tak, grać screamy, grać w jakiejś drużynie, musisz grać screamy, ile dostaniesz? 500 zł, czyli teraz grając screamy, masz już, nie wiem, z 5, 6, 7 godzin wyrzucone. Grasz mecze oficjalne, jakieś review, oglądanie wodów i ktoś uważa, że chodząc do normalnej pracy masz czas łączyć, nie wiem, próbowanie, granie solo queue czy granie w pro za jakieś śmieszne pieniądze i chodzeniem do pracy, no nie. Po prostu nikt by tego nie wytrzymał, a tym bardziej młody człowiek, który ma 18-19 lat, skończył, nie wiem, liceum i nie chce iść na studia, tylko chce grać w tego lola, bo ma jakiegoś tam wysokiego mastera, grandmastera i dostał oferty z drużyny. Po prostu. I to jest takie gadanie leśnych dziadków, że ha, 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 wygracie w gierkę i za 500. Ile oni w tą gierkę grają? Dużo osób gra od sezonu drugiego. Bardzo dużo osób gra od sezonu drugiego w LoL'a, kiedy LoL szczególnie w Polsce stało się taki popularny. Są osoby, które grają od sezonu pierwszego. Czyli tak naprawdę
po jakiś... No pół życia mają przegrane w LoL'a. Tak, niektórzy mają pół życia przegrane w LoL'a i dopiero zaczynają zarabiać poważne pieniądze, czyli masz poświęcić kolejne 2 lata na to, żeby zarabiać, nie wiem, najniższą krajową. No dla mnie to jest po prostu zabawne. I ty musisz siedzieć przed tym komputerem bardzo dużo czasu, bo organizacji też zależy na wynikach, bo są sponsorzy, bo coś jest tamto, to tamto. Jeżeli oni mają iść do pracy, bo chcą być pro, no to w takim razie proszę nie wymagać na graczach, żeby oni osiągali niesamowite wyniki, tylko bierzesz sobie graczy takich, bo nie masz, nie jesteś w stanie im zapewnić odpowiedniego wynagrodzenia, żeby oni mogli skupić się tylko i wyłącznie na tym LoLu, ale jeżeli grają za darmo albo płacisz 500, to nie wymagaj od nich, że oni będą wygrywać Worldsy, po prostu. Mhm. Bo oni muszą robić coś innego. I dużo graczy dopiero jak zaczyna dostawać normalne pensje, nie wiem, 2000 wyżej, to dopiero odpuszcza boosting. Odpuszcza. Jeżeli zarabiają poniżej tego, to boostują jako part-time job po prostu. Kiedy mają wolne, wezmą jakiś orderek, żeby sobie poboostować. I to jest takie gadanie. Że trochę wiesz, że mamy tutaj tak naprawdę taką szczelinę, czyli chcę być profesjonalnym. Wiadomo, nie idziesz w pro po to, żeby zarabiać tyle, ile na normalnym etacie. Bo to nie o to chodzi. Tu jakby celujesz w to, żeby zarobić tyle w przeciągu kariery, a żeby po prostu później mieć jakby budżet na to, żeby nim operować. Z drugiej jednak strony są tutaj zarzuty wobec tego, że jesteś w ultralidze, jesteś w pierwszej lidze, jesteś profesjonalistą, a nie możesz się z tego utrzymać. I to jest chyba ten problem, który w tym momencie, z którym się mierzą zawodnicy we sporcie, że z jednej strony jesteś uznawany za profesjonalistę, że to już nie jest zabawa, a z drugiej nie jest to dla ciebie na tyle wysoka wypłata, żebyś mógł wynająć chatę, mieć swój internet, opłacać wszystko i grać tylko w kompa, nie? No i to jest po prostu racja. Ile pieniędzy trzeba mieć, żeby tak przeżyć na luzie? No to zależy, ile płacisz za mieszkanie i gdzie to mieszkasz. Nie? Powiedzmy, ja w Warszawie to na same koszty życia, tak, że niczego sobie nie odmawiałem, nie licząc tam, wiadomo, opłaty za mieszkanie i tak dalej, no to jest w granicach 800-900 zł. Nie, że ja po prostu, jak chciałem sobie iść do kina albo gdzieś tam chciałem wyjść z dziewczyną, to sobie szedłem, a nie liczyłem pieniędzy, nie? Po prostu jakby robiłem zakupy, to nie jadłem zapiekanek najtańszych, tylko kupowałem sobie jakieś lepsze rzeczy i czasami sobie zamówiłem coś do jedzenia, ale tak powiedzmy w granicach 890-900 zł, tak naprawdę, że niczego sobie nie odmawiasz. A jak chcesz liczyć wszystko i na promocjach kupować żarcie i tak dalej, to wydaje mi się, że w granicach 500 sobie tego ogarniesz. No ja w Holandii za 150 euro żyłem miesiąc cały i fajnie było. No ale kupowałem na promocji... Za pokój, nie? No a ale szlugi były drogie i na szlugi wydawałem 200 euro miesięcznie, ale nieważne. A to nie jest tak, że szlugi powinno się przywozić? Chociaż nie, no nie tam... Możesz ileś tam przywieźć, ale tam kosztują szlugi 10-50 euro za paczkę, nie? Oj, słaby nałóg do zagranicy. No, no niestety, no. Więc no, jak chcesz, to dasz radę, ale też wiadomo, ludzie nie chcą głodować, nie? I chociaż żeby jeszcze dużo osób mieszka z rodzicami i bo nie stać ich po prostu na wyprowadzenie się, więc nawet jeżeli ta najniższa krajowa, to jest coś, co możesz, jakoś możesz po prostu zacząć oszczędzać. I tyle, bo nie musisz płacić za mieszkanie, wiesz, możesz tam się... presję od rodziców. Tak, no i zdejmuje się tu presję od rodziców, bo strasznie dużą presję, musimy pamiętać o tym, nakładają rodzice na tych młodych graczy, że oni muszą zarabiać pieniądze, bo inaczej dostaną kika z chaty. A on po prostu chce grać w ten komputer, on chce być dobry, nie wiem, jak mu nie wyjdzie za rok, no to pójdzie na studia, ale no albo boosting, albo koniec z graniem, no. Wiecie, ja przede wszystkim nie chciałbym, żeby boosting tutaj wybrzmiał jako taka jedyna racjonalna deska. Nie, po prostu to jest problem. To jest po prostu problem. Dlaczego nie ma boosterów na zachodzie? Bo zachód jakby nie musi. Pracując na zachodzie, nie musisz boostować. Jakby boosting się nie opłaca. A w Polsce boosting po prostu się opłaca. Bo zarabiasz w euro. Bo zarabiasz w euro. Stawki są o wiele lepsze niż. Stawki są o wiele lepsze i tyle. I jak zarabiasz w euro i sobie kalkulujesz, że. Tak naprawdę. W jeden dzień zrobisz tyle, co przez miesiąc grania pro. No właśnie, tym bardziej, że po prostu w jeden dzień możesz zrobić więcej niż przez miesiąc grania w pro. No to dlaczego masz to przestać robić? No i takie jest po prostu myślenie młodych graczy. Gdyby boosting się nie opłacał, to by gracze tego nie robili. Bo by dożyli do tego, żeby... No, nikt nie boostuje po to, żeby, nie wiem, sobie pograć. No, wszyscy boostują po to, żeby pieniądze zrobić. Bo jeżeli no, nie byłoby tych pieniędzy, no to czemu miałby ktoś nie grać na swoim koncie? No to jest chyba jasna sprawa.
Ale też w ogóle podobało mi się, jak tam chyba Kamek powiedział, że boosting to jest tak jak handlowanie dragami. Co moim zdaniem jest. Nie no, jakby ja rozumiem tę analogię w jakimś stopniu. Nie uważam, żeby ona była taka, mimo wiesz... to jest turbo hiperbola, no bo jednak handlowanie dragami za to jak cię złapią, to jest o wiele znacząc, o wiele łatwiej jest być złapanym. Nie, no ale Wojtek, rysujesz, to przecież nie przesadzaj. Tym... No, z drugiej strony, jak cię złapią za boosting, to mogliby cię wysadzić do końca kariery w LoL-u, no. Nie, no, ale... za no, pół roku, rok czasu i tyle. Chyba, że po coś jeszcze innego podpadniesz. Nie wydaje... Ale łatwiej się chyba... kryć. Na pewno. No, nie do końca łatwiej się kryć z boostingiem. A jeżeli Riot by to sprawdził, to by Riot wiedział po prostu. Ale po prostu no, jakby... ja uważam, Wojtek, że ty idziesz w złą stronę. Tutaj próbując sobie racjonalizować sam proces. Nie, ja ostatecznie powiem tak, że jakby jak jesteś pro, to boosting jest na pewno źle. Zły. Totalnie zły. Ale tak, nie powinieneś tego robić, ale nie masz. Tak, nie powinieneś tego robić. Ale jeżeli młodzi gracze mają do wyboru albo kick z chaty, albo przynoszenie jakichś pieniędzy i granie w LoL-a, to jest oczywiste, że wybiorą boosting. Więc trzeba po prostu brać jakby na to poprawkę i zrozumieć też tych młodych graczy. Bo ja nie mówię o jakichś typach, co mają po 25-26 lat i se boostują no, i dalej próbują być pro, bo to jest dla mnie nieporozumienie. Jeżeli ci się nie udało do tej pory, to już raczej ci się nie uda. Ale po prostu tych młodych graczy to powinno się inaczej ich traktować. No. Bo to na pewno... Ja chciałbym sprowadzić tę dyskusję, nie? Bo ja uważam, że to nie z tej strony trochę gryziemy sam problem. Ja uważam, że przede wszystkim jakby Riot bardzo skutecznie przeprowadza kampanię odnośnie toksyczności, ale tutaj brakuje uświadamiania tych ludzi, że to jest złe. Po prostu nie wiem, czy to jest zamiatane pod dywan, czy tak jest wygodniej, czy tak jest lepiej. Bo zakładam, że jakby wiesz, zaczęto tam szperać, kto te konta ulepsza, kto nie, to wiele znanych ników mogłoby polecieć ale za problem drażniczy, boostingu czy... nie jest tak znaczący, jest to dosyć mała grupa, która się tego... Czy uważacie, że to jest marginalny problem? No, tak, ja uważam, że to jest marginalny problem w LoL-u, bo osoby, które boostują zazwyczaj są high elo i ile masz procent całych wszystkich graczy jako high elo? To jest bardzo mały procent. Nie mówię o jakichś tam graczach, co se grają, boostują na Silverze czy na Goldzie, ale mówię o Halo i o tych profesjonalistach, tak? Bo to oni głównie celują. To no to jest bardzo, bardzo mały odsetek tego wszystkiego. I wydaje mi się, że powiedzmy jakby polskich boosterów to nie wiem, jaka to może być liczba, strzelam z głowy, nie wiem, 40, którzy są naprawdę, naprawdę dobrzy. I coś tam umieją, albo nie mają. Zazwyczaj oni nawet nie mają swoich kont, czyli nawet się nie starają, tylko boostują. Ale są gracze, którzy grają powiedzmy w Ultralidze w poprzednich sezonach i boostowali. No, jako ciekawostkę. No nie, w sumie jest taki jeden filmik na YouTubie z pewnym boosterem. Oj, polskim. To prawda. To jest prawda. Osoby w kuluarach wiedzą, o kogo chodzi. Kto nie jak Prospera, to chyba też znajdzie. No po prostu musi a, odpowiednio. A dobra. Wysłałem ci Rajon kiedyś. Coś kojarzy. No, ale to. No, to jest dosyć chyba dziwny film. Zrób, był. Kurtyna, tajemnica. Ale może tak tego tej nie. I po prostu jakby. No po prostu postawcie się. Jakby też powie, każdy człowiek, który mówi, że boosting jest jak sprzedawanie dragów, niech postawi się na miejscu tego młodego człowieka. I tyle. Co on ma zrobić, jak nie boostować? Znaczy, ja się uśmiecham, wiesz dlaczego, bo. To tak samo możesz powiedzieć o ludziach, którzy handlują dragami, nie? Ciężko w życiu, postaw się na jego miejscu. Także ja uważam, że tutaj... No, no nie, no. Ale tylko handlowanie dragami to jest większy moralny przypał. Co? No, w sensie to jest jakby... większy. Ale znowu przypał. Próbujecie w jakimś stopniu racjonalizować... No. Nie, no ale porównywanie grania w komputer i wygrywania komuś gierki do sprzedawania narkotyków i handlowania tym, to jest naprawdę gruba przesada. No, nie, serio. Ja się zgadzam, że to jest dużo większy już, kaliber. Tutaj Dark Tuna napisał już bardziej lepszy tutaj, lepsze porównanie, że boosting to nie jest sprzedawanie dragów, już lepiej możesz podać przykład pisania ludziom prac domowych. O, dokładnie, to jest to samo, uważam. O, że jakby ty się nie rozwinął, no tyle, no. Do tego można porównać. Że piszesz za kogoś pracę. I tyle. Wiecie, bo ja tego nie mówię, dlatego, żebym ja jestem, jakby podpisuję się pod tym, co tam padło, tylko po prostu uważam, że nie chciałbym, żeby wypłynęło nagle, że wiecie, słuchaj, jesteś młodym graczem. O, przez podcast promuje boosting. Tak oj, nie, nie. Radzić, nie. Tego... O, może teraz Lewusku założysz stronę. Options boosting 24.
No może nie. Bo w Korei króciutko, nie? No w Korei to jest uregulowane prawnie. No ale w jaki w Korei to jest problem, tak? To jest kultura, gdzie e-sport jest naprawdę... No, gdzie e-sport jest częścią tej kultury, nie mówimy o Polsce. Mhm. I idziesz do takiego więzienia w Polsce i za co siedzisz? Opustowałem koledzy konto w LoLu. No bez przesady, no. Jeszcze. Myślę, że to jest temat, z którym na pewno będziemy musieli się jeszcze mierzyć. A dopóki w Polsce nie będzie warunków na tyle, żeby wiesz, każdy zawodnik... Zresztą, wiecie, to też się tak gada, bo jeżeli nawet w ultralidze, w pierwszej lidze będą super warunki, to i tak to na drugą ligę przejdzie, nie? I tak dalej. W jakimś stopniu zawsze ten boosting będzie problemem, ale mam wrażenie, że przynajmniej z tego, co mówicie po prostu, że na razie to nie jest tak duży problem. To nie jest priorytet, z którym trzeba walczyć na chwilę obecną, po prostu. No tak, bo Maciek 15 w Silverze też ci wyzywa matkę, a wiesz, i możesz pomnożyć tych przypadków przez x toksyczności, albo napisze ci brzydkie rzeczy i to jest na pewno model, którego nie chciałbyś powielać, a to jest trochę inna sprawa, nie? No i to jest prawda. Flash, jakie strony do boostingu polecasz? Nie mam pojęcia. Nigdy nie korzystałem z takich usług. No serio. Nie no, mogę się przyznać, boostowałem raz. Koledze, wygrałem dwie gierki w pierwszej klasie gimnazjum za to, że mi zrobił ćwiczenia z matematyki. To wtedy boostowałem. No przyznaję się bez bicia. No, a to nie było duo? Przepraszam. Ty się to grałeś na jego koncie, tak? No, w pierwszej klasie gimnazjum, lipa. Przepraszam. To lipa. Przepraszam. Naprawdę. A to dalej jest opłacalny biznes? Na pewno stawki nie są takie. Z tego, co mi na przykład Warian mówił, to stawki nie są tak dobre jak 4 lata temu, ale no dalej się opłaca po prostu. Tak, z tego, co słyszałem w zapowieści, to 4 lata temu to tam taki bank rozbijali niektórzy. Żeby teraz pomarzyć do takich. W międzyczasie tutaj Warion. Za tydzień Warion w podcast. Znowu Warion posądzany o coś, czego nigdy nie robił. Może ja światło zapalę, bo tak widzę, że dziwnie wyglądam. Czekaj. No, Warion już się wkurwił. Ja bym uważał na Wariona, bo Warion zaraz wszystkich sprzeda. A jak Warion wszystkich sprzeda, to polecą. Nie no, żartuję oczywiście. To są tylko takie pomówienia. Warion. On po prostu zbustował Lewusa w kwali. Dokładnie tak. To o to chodziło. Tak jest. O to chodziło, gra O, teraz już lepiej wygląda, mi się tak nie świeci, ale jest trochę gorąco. A jak postawię tak wiatrak, to słychać jak szumi? Nie słychać. No i zajebiście, bo mi gorąco. No, faktycznie jest trochę gorąco z tymi czasy. Wiesz, dzisiaj przyjemnie, ale dobra. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym tematem, czy poprzednimi, to będziemy powoli je zbierać z czatu, ale bym chciał się zapytać o sezon ten ultraligowy, bo powiedziałeś, że raczej nie będzie problem dostać się do playoffów. A z jakiego wyniku w sezonie regularnym byłbyś zadowolony? Znaczy, to tak samo mówiłem w pakcie, że my o playoffy już lecimy, nie? Że nie, no ale to zawsze tak się mówi, wiesz. Ale... Ja uważam, że po prostu jakby no taki plan totalnie minimum to 6. miejsce, nie? Żeby po prostu być w tych playoffach. No tak, no, ale nie wydaje, ale nie chcę grać. Ale patrząc na to, jakie drużyny są, jak grają, jak my improwujemy szybko, jak się szybko dogadujemy, to wydaje mi się, że miejsce 4. jest naprawdę w zasięgu ręki. Tak z ręką na sercu mówię, że miejsce 4. to jest dla nas miejsce takie docelowe. Oczywiście chcemy walczyć o EU Masters, tak? Przynajmniej o te play-iny i do tego dążymy. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy w praniu. No, ciężko jest no, tak sobie tutaj wróżyć, ale no nie wiemy. No, tak, jak to mówi przysłowie takie, Nexusy są 2, Inhibitory 3, tak, czy coś takiego. I, Inhibitory to 6 jest. A piłka jest 6. Tak. No więc no, to ciężko mi jest mówić, nie? Bo jest dużo zdarzeń losowych, które mają na to wpływ i nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Może w ogóle ultraligę odwołają. Nie ma sposób wróżyć. A jaki będzie wasz wkład w drugą ligę? W drużynę drugiej ligi? Tak. Head coachem drugiej ligi jest drużyny z drugiej ligi jest Sherlock. Okej. Okay. Jest? Żeby... No? A ty nie wiedziałeś? No nie, no myślałem, mamy że Sherlock, dwie wersje. Sherlock to taki dzisiaj też mówił, że taki tylko
Tam zioma Znaczy. się będzie konektował, coś tam zrobi, no ale nie będzie Znaczy, jakimś wielkim no bo on coachem. oczywiście, znaczy też my wychodzimy z założenia, że. Znaczy, my sami się ustawimy. Jakby była przesunięta, przesunięty ten roster lock o 2-3 tygodnie druży akademii, więc my jakby. Czy chcieliśmy, planowaliśmy te tryouty po ogłoszeniu składu, a tak naprawdę po ogłoszeniu składu mieliśmy tydzień na już ogłoszenie, jakby roster lock był głównego składu. Więc no jakby nie możemy zacząć o drużyny od ogłaszania naboru drugiej ligi, kiedy nie ogłosiliśmy jeszcze graczy. Wiadomo, są te przecieki i tam już mniej więcej kto wiedział, to wiedział, ale no to tak raczej nie chcemy się komunikować. I no po prostu doszliśmy do wniosku, że weźmiemy jakiś gotowy skład i tyle, tak? Bo jakby nasza druga liga na razie nie jest dla nas priorytetem, ale może pomóc w budowaniu po prostu czy marki, czy socjali, bla, bla, bla i tak dalej. Właśnie, bo ja mam wrażenie, że to są że jest autonomia pomiędzy tymi podmiotami, że to nie jest tak, że po trzeciej kolejce Bartek to ja będzie rywalizował z Leku o slota. Nie, nie, ale na pewno. Ale na pewno nie robimy. Ale warto. Rotacji. Nie oddasz Bartka? Mamy już taką super drużynę i będziemy tak grać do końca. Okej, ale warto zauważyć, że przez to, że mamy też w miarę okej skład drugiej ligi, no oczywiście na papierze, to też możemy sobie robić takie bloki treningowe, gdzie testujemy niektóre matchupy między sobą, tak? Gramy do 10 minuty, do 15, określony matchup i go next, jeszcze raz i zamieniamy się. I to też jest bardzo w porządku i uważam, że to może być dodatkowy atut posiadania takiej akademii, nie? Że jak oni by chcieli coś potrenować, to możemy sobie potrenować, nie wiem, early, mid game, coś takiego, albo farmimy wszyscy do late'a i bijemy się na 16 levelach, albo na określonych itemach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No więc no, dużo jest opcji, jak to będzie wyglądało to i jakie będziemy osiągać wyniki, to zobaczymy w trakcie, prawda? Mhm. Ale w sumie śmieszna historia, jak ta drużyna powstała. Już to w sumie pisałem na Twitterze, ale mogę powtórzyć, że siedziałem sobie na TeamSpeaku i nagle Bartek mnie pokuje. Ja wchodzę, pytam się, o co chodzi. A Bartek się mnie pyta, czy chcę w drugiej lidze grać. No ja tak mówię, kurwa, że nie chcę, no bo plan był taki, żeby z Warionem zrobić jakąś drużynę, ale koniec końców to nie wyszło, więc stwierdziłem, że dobra, jebać to i nie będę nigdzie grał. Tak było, żeby sobie pograć for fun. No i Bartek się mnie pyta, czy chcę zagrać. Ja mówię, w jakim składzie? On mówi, że on jeszcze w sumie nie wie. Ale tutaj spokował Blue Alerta, przyszedł Blue Alert, spokował Fatysiana, Fatysian też przyszedł. No i już mieliśmy gotową drużynę. Skąd się w tym wszystkim Highway wziął? A Highway? Właśnie, była taka akcja, że potrzebowaliśmy supporta. No i tak... Tak nie wiedzieliśmy w sumie kogo wziąć, więc zrobiliśmy szybkie spojrzenie, kto tam jest wolny. Okazało się, że Highway jest, wzięliśmy Highwaya i elo. On grywa jeszcze? Grywa, tak? Tak, tak. No to wszyscy. Bo ja pamiętam, że spotkałem go na imprezie na Death Devil's One i mówiłem, emeryci, że... nieudacznicy... Ludzie, którzy talenty. Nigdy nie dostali szansy. Młode talenty, to jest taka mieszanina. No. Więc. No. Skład wygląda fajnie i nawet skład to widać było na specjale. Spierdol. No. Dobra, dobra, Wojtuś, bo ty już się podnieciłeś za bardzo tym składem. Zobaczymy, jak tam przeoracie. Zagrasz na sedne robaka i będzie weryfikacja szybka. Najwyżej będziemy ostatni. Oplaskacze i będziesz błagał o litość. No, bo wydaje mi się, że jednak ta środkowa aleja to nie jest, wiesz, oś rozgrywki ze składu z Akademii. Że jednak tam jest na przykład utalentowany strzelec, który może pokazać oj, wielu. Oj, Fatysian to jest taki crazy. Fatysian to jest taki gracz, który albo totalnie smurfuje i ma taki wpada w taki trans, że wbija z D2 do Challengera w ciągu tygodnia, albo wszystkie gierki rundownuje. Ale to kiedyś było. Kiedyś Fatysian miał tak, że leciał w górę i w dół, jak taka sinusoida, ale teraz właśnie poleciał w górę i się zatrzymał, jeszcze nie spadł i tak już się utrzymuje chyba z pół roku, więc ja jestem w szoku. Ale Fatysian jest super. Chociaż jak grałem na niego jeden na jeden ostatni raz na streamie, to taki dostał rozpierdol, że za chwilę wiesz, wpierdala gra, mówi best of 3, best of 5, best of 7. Jest plan na streamy w ogóle, czy nie? Może coś tam zagramy, no jest plan, żeby tam walnąć jakiegoś jednego screamka na tydzień. I Fatysian w ogóle jest taki śmieszny człowiek, on po polsku gada. A jaka komunikacja właśnie? Bo to mnie najbardziej ciekawi. Ale proszę o prawdziwą odpowiedź. Powiem tak, no. Nie wiem. Trochę polskiego, trochę angielskiego. Mi się wydaje, że będzie mówić po polsku, a jak czegoś nie będzie ktoś rozumiał czy coś, no to szybka akcja, szybki swap na angielski i po problemie. Czyli wariant London School. Tak, tak, tak.
To prawda, ale Fatisian jest takim. Polish School. Fatisian nauczył się polskiego przez to, że siedział na TeamSpeaku. Ja właśnie nie wiem, jak to jest, że on tak to jest po polsku niesamowite. Mówi, bo on tak mówi tak legitnie, że dobrze mówi po polsku. No ja i tak... po prostu nauczył się na TeamSpeaku, to jest zabawne. Nie, ja w to w historię nie wierzę, naprawdę. On jeszcze przez chwilę mówił, że jest tym, że jego matka jest Polką czy coś, ale potem powiedział, że to jest prank i ja w sobie nie wiem, czy to jest prawda czy nie. Ale no, Fatisian jest śmieszny. Dzisiaj mieliśmy team meeting. Jak Fatisian z Bartkiem razem mówili, to ja naprawdę... Ja tam się tylko mutowałem i się śmiałem. Nie, bo wiecie, zobaczyłem shota, jak Fatisian krzyczy do ciebie Nara, kurwa. Ten, i później dostaje ten shot playa, jest taki nie? Śmieszny. Się konkretnie odjebało. Ja możemy puścić na streamie. Nie. To będziemy kończyć, panowie. Cześć, jeszcze tylko zobaczymy kompromitację Fatisiana. Jeszcze walimy. Uwaga, pokazuję. Nara, kurwa. Przepraszam wszystkich. Przepraszam wszystkich, dobra, którymi dobra, rozjebaliśmy słuchawki. Na podcaście. Jesteśmy na podcaście. A co on zrobił? No bo ja się wydarłem i Fatisian też się wydarł, to trochę głośno było. To była pierwsza rozgrzewkowa gra, potem Fatisian został chyba 3 razy w pierdol na syndrze. Dobrze, to zróbmy te predykcje. Szybkie predykcje jeszcze na koniec, od dawna nie było predykcji. No tak, bo okay. Dawno nie grano w komputer. Mhm. Wow. Predykcje, uwaga. Na ekranie mamy LEC i Ultraliga. Na szybko. Od czego zaczynamy? Dawaj Ultraligę. Ultraliga, Ultraliga. Dobra, pierwsze pompa na pierd, znaczy Pride. Wojtek, wiesz co, oj, very bad man. Przeproś, ale... tutaj wszystkich fanów Pride. Przepraszam wszystkich fanów Pride, ale jak zobaczyłem PRD, no to tam już IE się samo wskoczyło pomiędzy. Czy ktoś dobrze. Na czacie jest fanem Pride? Ja bym chciał znaleźć takie osoby, które są urażone i osobiście Wojtek będziesz przepraszał. Przepraszam, 0 osób, Kaziu napisał. Przeproś Sandrę. Sandrę? Pozdrawiam Sandrę. Dobra, wszystkim przepraszam. Tyle, no. Dobra. Lecimy dalej. No to moja predykcja to jest chyba prosta. No, Pompa Team versus Pride. Oczywiście łatwy unik do Pompy. IHG versus AGO. No chyba to też te spotkanie pozostawia złudzeń. Również AGO. Potem R versus Kick. Tak samo Kick. Potem GG versus złudzeń. Hard stomping GG, nie mam innej, nie widzę. Ej, tu są 3 stompy i ciekawe spotkanie. I ciekawe spotkanie. Ciekawe spotkanie, uważasz? No, spotkanie 23. No i Ryan, na kogo postawisz, no? Ja postawię na hit. Masz do tego prawo, Ryanku. Czekałem na reakcję. Postawiłbyś swoje pieniądze na ten mecz? Na hit, czy nie? Nie, szczerze. Dla mnie to jest konflikt, bo nie wiem, jak gra Gentleman's w podstawowym. No właśnie. I zobaczysz, kolego. Leku, jesteś? Co będzie robione z Glebo? Oj, może tutaj Leku niech lepiej nie pisze, bo jeszcze się pożegna na kolejne 2 mecze. Dobrze, to niech nie pisze. Mi się ale... wydaje, że po tym podcastie to na pewno Lewus będzie ścigany przez Piotra L. Ja już jestem chyba ścigany. Pseudonim Dzik? Przepraszam, ale jak słyszę Dzik, to ja myślę o The Lordzie. The Lord nie, szczerze, naprawdę, jakby szykują się 3 jednostronne spotkania i zobaczymy, jak zaprezentują się dżentelmeni. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, nie, no gdyby IHG grał na pompę albo na, nie no, na kick też raczej by nie mieli. Dobra, a nie, co powiesz to... na to, że Bruce ostatnio rozjebał Glebo 1-1 na topie? Ale weź tam, cicho. Dobra, cicho. No. On raz go zabił, cicho. Nie daliście się sprowokować. Nie, bo to, no, skupmy się ale na predykcji. Ale temat Bruce jest już uważam niemodny, naprawdę. Już tyle zostało powiedziane, już spierdolił się z tego mastera. Nie jest to już modne. Idziemy dalej. Okay, go next. Ja bym na GG postawił, bo jestem bias. No i superancko. I teraz tak, no R versus Hit. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie też. No. Zobaczymy, jak się przygotowały te 2 zespoły. IHG versus GG, no. Ale ja chyba... czekaj, bo to... Ja bym na hit dał.
No. O, sorry, bo ja tak szybko lecę, mówię, na kogo bym stawiał, no. Ty byś dał na hit, tak? Tak, ja bym dał na hit. No, ja uważam tak, że w hit, no też bym postawił na hit, bo jednak Lebo i Butsu robią dużą różnicę. Tak, ją fajnie pokazywali się. Butsu ze wtedy tam Cassiopeia czarował. To widać nawet po playstyle. Tak jest, to widać nawet po playstyle, który prezentują, bo wszystko kręci się wokół Glebo i Butsa, nie? I to na pewno jest to, czego ta drużyna potrzebuje na razie przez te pierwsze tygodnie. I potem IHG vs G, to może ja was zapytam. Danielku, na kogo byś postawił? Wiesz co, mam problem duży, bo tak jak mówiłem o dżentelmenach, tak zobaczyłem też dwa oblicza Illuminar. Illuminar świetny, który potrafiło dobry early game wykorzystać i dokończyć grę, bo za to należy ich docenić, bo się nie wywrócili, ale z drugiej strony a też jedno spotkanie nie poszło. Nie wiem, tak, wiesz co, tak słucham cię i przekonujesz mnie, jak taki akwizytor, wiesz. Tak? Kupiłbyś te garnki. Jednak kupiłbym ten garnitur dżentelmenów w tym spotkaniu, wiesz? Okej. To okej. W takim razie teraz Lewus. Ja i tak bym dał na IHG niestety. Tak? Tak. A będziesz, okej, to słuchaj, jak przegra IHG, to przepraszasz na Twitterze, że we mnie nie wierzyłeś, dobra? Dobra, przepraszam. Że nie wierzyłeś w swoich kolegów z głównego składu. W sumie śmieszne, bo będę akurat wtedy z matury wychodził chyba. Więc zobaczymy. Okej. Okay. Wyjdę, zobaczę i przeproszę. Albo nie będę przepraszał. No i też uważam, że ten mecz we środę, który będzie najciekawszy, to na pewno te IHG versus GG, ale Pompa Team versus Kick. To jest ciekawe spotkanie. Co panowie sądzicie o tym meczu? Czy Pompa jest w stanie tam depnąć ta Kick, ale... Wiesz, że na bootcamp na pewno będą mieli teraz formę mutant, albo przynajmniej dobrą formę, no. Ale wiesz, jak to mówił Wedzi, że zawsze po bootcampie dopiero się dostaje formę, nie na ale bootcamp. Wiesz, ja widzę ich socjale, ja widzę, jak oni się tam jarają, jest masno gang, oni po prostu, wiesz, to jest team ziomków. Jakkolwiek by to, nie chcę, żeby to brzmiało negatywnie. Ale... Mają dobre relacje między sobą tak, i tyle. Tak. Więc uważam, że... To nie jest mecz na AGO, w którym bym się zastanawiał. Uważam, że tutaj, aczkolwiek też, żeby nie było, ja dopuszczam do siebie myśl, w której Pompa wygrywa. Ale jeżeli miałbym stawiać, to Kick. Takie 75-25 dla Kick. Nie, to jest poważna dominacja, jak tak stawiasz. No tak, ale nie aż tak poważna, jak na przykład na następnym spotkaniu, gdzie bym dał 95-5 dla AGO. Czyli jednak uważasz, że tutaj It's Renifer z botlanerem, nie pamiętam jak to było po polsku, tłumaczenie, więc nie powiem. Skromniś, dokładnie tak, bo nie, tutaj jakieś przejęzyczenie zostało, jakbym jednej laseczki zapomniał, ale no uważam, że jednak go zastępuje. No. Czy istnieje w ogóle jakiś świat, w którym w predykcjach w trakcie sezonu postawimy na Pride? Tak. Ja uważam, że jeżeli dopiero będzie oficjalnie coach, którego znajdą, bo póki na piratów. Co... Oni nie mają coacha, oni mają analistów i co nie? I to nie jest jakby... Ja słyszałem no, z tryoutów dużo niefajnych rzeczy co do tych analistów, nie wiem, ale w jaki sposób były prowadzone tryouty, więc po prostu dopóki nie znajdzie się ktoś, kto jest jeszcze wyżej i nadzoruje tych wszystkich wokoło, to no, będę stawiał zawsze na przeciwną drużynę, po prostu. Co uważasz w tym składzie? Jakby odcinając coaching staff. Znasz tych zagranicznych graczy? Ja z Prokerem współpracowałem przez chyba 2 czy 3 scrimy, bo poprosił mnie Piok, jak oni byli w play-inach i u Masters, żebym po prostu może im pomógł. No ja mówię, że okej, możemy zobaczyć, jak to będzie wychodziło. Ja po 2 scrimach powiedziałem, że no ja nie chcę w tej drużynie jednak, nie chcę się pod tym podpisywać, bo oni nie umieją grać w komputer. A uważam, że Proker z Piokiem tam byli jednymi z lepszych. I uważam, że Proker no może się pokazać z dobrej strony, nie jest jakimś super wybitnym graczem, jest na pewno okej i z tego co mogli wybierać, no na pewno wybrali najlepszego gracza, bo na polskiej scenie po prostu już nie było dobrych midów, o Garbie nigdy nic nie słyszałem, a wiadomo, no reszta to, ten Kanna też jest warty uwagi, to zobaczymy. Spoko gra. Ale uważam też, że jest nową rywalizację, na czym co? Jest mamy młodych, Kanna, Adrian, Chris, Diago. Ktoś wypłynie z tej ekipy. No, Fafala, no. Bo starzy zawodnicy już odlecieli.
Dużo importowanych jest. Wszyscy w sumie ale sorry, polscy przerwałem, żeglarze odlecieli. Pakaty się zrobiły. O, no i też widzę, polscy że... żeglarze zawsze wysoko. No dobra, pytanie. Czemu nie wziąłem, okej. Okay. Tak, widzę, czemu nie wziąłem Zamulka? Nie wziąłem Zamulka, bo podjąłem taką decyzję, a nie inną. Po prostu. Cześć, bazę. Po prostu podjąłem taką decyzję, a nie inną. I wziąłem Dambaja i wziąłem Blue 45. I tyle. I to jest moja odpowiedź. Wziąłem ich, bo podjąłem taką decyzję. Na pewno dzięki za odpowiedź. Wyjaśniłeś wszystkim fanom ich wątpliwości. Proces mieliśmy pytanie. Wyczerpałeś temat. Krótko i tak, świetle. Tak. Wyczerpujący wyczerpał temat, wyczerpaliśmy podcast. Będziemy kończyć. A właśnie, jak się robi ufoluda? Bo tego nie wiedziałem. Co zrobić ufoluda? No to jeszcze no, ufolud na koniec. Dobra. Ulululululu. Nara widzowie. Czogata już nie będziemy robić. Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek. Na Spotify też możecie słuchać. Siemandero. No, na razie. Cześć.